Dla samego spotkania to tak pół na pół, ale bardzo. No to kontynuujmy. No to pan zdeprymował pan całą kurde dyskusję. Też pan zakrył kamerę, bo nie ma swobody dyskusji wtedy. Kurde, oni się czują jakby byli, kurde, Remana. Czują się jakby to jest szpieg amerykański, satelita, kurde. I... Ale jestem rosyjski szpieg. No, ale kochany, to jest swobodna dyskusja, to może być nagrywane. No nie, no panie, panie, jak to? Deprymuje pan, no deprymuje pan ludzi, więc pan wszystko mówi cicho. No. Polepszy się, zaraz się polepszy. Tak, dobrze, proszę Państwa, więc w ten sposób rozmawialiśmy sobie o tej sytuacji. W moim wniosku, które z tego, co tutaj z tej dyskusji wychodzi. Pierwsza rzecz, jeżeli mówimy o młodzieży, to różna nasza dyskusja cały czas wracała do pracy. Więc no niestety, okej, okay, mamy halę, tak, mamy jakieś tam różne aktywności i młodzież w wieku podstawówki czy gimnazjum, która już tutaj jest, ona pewnie z tego korzysta na jakieś zajęcia dodatkowe. Tylko pytanie, czy ta młodzież jest odpowiednio przygotowana do tego, żeby wybrać kierunek swojego rozwoju, pójść na studia i po tych studiów faktycznie coś wyciągnąć i już myśleć o tym, gdzie i jak będę pracować. I te głosy odnośnie z jednej strony właśnie konkretnych zawodów typu stolarz, czy typu jakiś hydraulik, czy i tak dalej, one są, tak, żeby te osoby, które kończą szkołę, miały jakąś konkretny fan. Ale z drugiej strony mamy rynek. Mamy to życie, które gdzieś tam się toczy, czyli to, co jest jednym z celów priorytetowych Unii Europejskiej, czyli tak zwane technologie informacyjno-komunikacyjne, tak zwany TIC. Mamy nasze życie codzienne, gdzie coraz częściej spotykamy się właśnie z tym komputerem, spotykamy się z jakąś tam informatyką w cudzysłowie. Coraz więcej zmian, które zachodzą. I pytanie, czy młodzież, która jest w Kraszowie, jest dostosowana do tego, czy wie, że takie zmiany zachodzą i że te zmiany wpływają na ich przyszłość. Czy oni myślą, czy nie jest tak, że jak myślą o swoich możliwościach rozwoju, to od razu na myśl przychodzi Kraków? Czy na myśl przychodzi jakieś inne duże miasto? Bo tego nie ma, bo tego nie ma, bo tego nie ma. Tak? I czy jesteśmy w stanie to stworzyć? Jeżeli popatrzymy na demografię, to w Starzewie mamy trochę, że tak powiem, starsze społeczeństwo niż młodsze. Jeżeli ci studenci, którzy powyjechali i nie powracają w ciągu najbliższych kilku lat, to mówiąc wprost, rodzić dzieci będą gdzie indziej, a nie w Staszowie. A to się przekłada na znaczne wydatki finansowe. Bo to dziecko to są subwencje do szkoły, to dziecko to jest subwencja do NFZ i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz, kwestia przygotowania czy kształcenia przedsiębiorczości w szkole, tego myślenia, tej elastyczności w szkole, czy w gimnazjum, czy w szkole średniej. Podstawy ekonomii. Podstawy ekonomii, ale nie według Bega z 75 roku amerykańskiej ekonomii, tylko podstawy ekonomii dzisiejszej, współczesnej, tak? Doradztwo zawodowe. Doradztwo zawodowe prowadzone przez doradcę zawodowego, który chociaż kiedyś w życiu kilka razy szukał pracy, albo praca szukała jego, a nie doradca zawodowy prowadzony przez osobę, nauczyciela, który, że tak powiem, zrobił dodatkowy kurs czy szkolenie. Tylko praktyka. Praktyka tego nie, co było 5 czy 10 lat temu, czy było rok temu, tylko praktyka tego, co będzie za rok, za dwa, za trzy, za pięć. Ta wyprzedzanie pewnej przyszłości. Tworzymy strefy gospodarcze, ok? Jest plan. Tylko na chwilę obecną nie wiemy, kto będzie inwestorem. Nie wiemy, jakich kierunków kształcenia są nam potrzebne. Nie możemy mówić, że ja pracuję, mieszkam w Staszowie, więc ja muszę mieć pracę w Staszowie. Nie ma w dzisiejszych czasach czegoś takiego. Musimy być elastyczni. I młodzież musi też wiedzieć, że musi być elastyczna. Ale czy to będzie tak, że jeżeli będę miał pracę gdzieś tam, to będę chciał wracać do Staszowa? Pan mówił o patriotyzmie lokalnym, o tym przywiązaniu do rodziców, tak? Mamy jakiś taki przykład. Ale czy to są kryteria, które w dłuższej perspektywie faktycznie się sprawdzają? Czy jest aż tak duży patriotyzm lokalny do Staszowa? A czemu mówimy o młodzieży wyjeżdżającej na studia ze Staszowa do Inkwiasty wracających, prawda? Gdzie, tutaj pan Marcin mówił o tym panu, my wszyscy o tym wiemy, że okazuje się później, że mamy tych, tak powiedziałem na wcześniej, marketingowców, mamy wykształconych, czyli już źle wybrane stanowisko. Źle wybrane studiujące. I uważam, że Staszowa jest Staszowa bezrobotny. I co z tego, że był w Krakowie? To w Krakowie jest bezrobotny i Staszowa jest bezrobotny. A może chwilę się zastanowić nad tym, tak, co zrobić, że? Bo wiemy, że na studia idą najzdrowiejsi, a przecież to nie wszyscy, co idą na studia, są najzdrowiejsi, prawda? Co zrobić dla tych, którzy nie chcą iść na studia do Staszowa i wyjeżdżać? Czemu mają być
taką mają możliwość tutaj. I dlatego mówię, stwórzmy takie tutaj możliwości kształcenia tego na średnim poziomie, żeby zbierzemy ze Staszowa. Ale czy teraz są złe możliwości? Czy nie ma tej możliwości teraz? Bo w tej chwili, ja nie wiem konkretnie, jakich zawodów uczymy w zespole szkół zawodowych, prawda? Jeżeli uczymy tych kierunków dobrych, to fajnie, jeżeli nie, to zmienimy, albo uczmy kierunki kształcenia, które się mogą przydać lokalnie tutaj na miejscu i stąd będą promowały, tak jak powiedziałem, w obszarze powiedzmy 150 kierunków szkolnych. Wtedy tam będzie, nie będzie wjeżdżał Stasza, bo będzie się kształciła Staszowie, będzie zostawała Staszowie, będzie budowała swoją przyszłość Staszowie. Plus, jeżeli ci ludzie tutaj rozwiną się, będą budowali miejsca pracy, to ci ludzie z Krakowa będą wracać, bo jeżeli będą budowane miejsca pracy, to Staszów się będzie rozwijał. To oni z tej chwili z miłą chęcią będą wracali do Staszowa, bo w tej chwili nie chcą wracać, bo tu się nic nie dzieje, prawda? Więc czemu nie zrobić tego w podwójnych kategoriach? Zwolnili się nie chwilą i wracają, a ci, którzy nie chcą, nie są zwolni lub nie widzą perspektywy, żeby mieć dyplom, z którego później nie ma żadnego pożytku, woli na przykład iść, zdobyć konkretny zawód i później na przykład tworzyć ten inkubator przedsiębiorczości Staszowa, który tych młodych ludzi już z doświadczeniem będzie dawał im szansę założenia własnej firmy i własnego przedsiębiorstwa. No tak, ale nie trzeba być zdolnym, żeby mieć studia. Proszę? Czyli nie trzeba być zdolnym, żeby mieć studia, wystarczy pieniądze włożyć. No ale ja analizuję sytuację, bo w szczegóły oczywiście do szczegóły można wchodzić. Czy to pieniądze, czy to zdolność, cokolwiek. Ja mówię, jak to powinno mniej więcej wyglądać. Jak dobra, to ale to nie jest gospodarka centralnie sterowana, że powiemy, że ty. Ale się o tym wcale nie mówię. Ale nie, ale powiemy, że mamy takie kierunki. No chodźcie, oni nie chcą już, bo ja z tego co się orientuję, no to te kierunki, które są. No, mamy kierunek budowlany i jest. Dobrze, no właśnie, i nie ma chętnych na te osoby. Ale ja to się rozumiem. Wydaje mi się, że jest to model francuski taki, gdzie na poziomie naszej szkoły podstawowej końca są doradcy zawodowi, którzy wręcz nakazują taki lub taki kierunek pójścia do szkoły. To jest w modelu niemieckim chyba podobnie było coś, tylko Niemcy chyba odeszli do czegoś takiego, że tam były osoby zewnętrzne, które wskazywały, tak, że ty się, że tak powiem, ze swoimi umiejętnościami, potencjalnie i tak dalej, bardziej się kwalifikujesz na taki kierunek, a nie na taki kierunek. Czyli ktoś już nad nimi pracował. Okej, fajnie, to w tym, o tym pomyślę, co ja mówiłem, wcale nie świadczy o tym, że my nie możemy zatrudnić obecnie jakichś doradców, którzy będą komunikowali tą młodzież, będą docierali do tej młodzieży, będą dawali informacje, na przykład informacje prostą, która w tej chwili jest najważniejsza informacja. Ile zarobić po skończeniu studiów akademickich, gdzie jest, nie ma pracy, a jakie są możliwości, jeżeli skończysz dobry kurs spawacza, i jakie podpłacy. Ale to jest błędne podejście. Ale to jest błędne podejście już z samego założenia. Dlatego, że po kursie, po dobrej szkole marketingowej można zarabiać po 30 tysięcy miesięcznie i można. Z tym, że nie każdy zostanie dobrym marketingowcem. I nie każdy zostanie dobrym menadżerem. To znowu szczegół wchodzi, to jest tak nie. No tam, ale nie, no to tu pan mówi tylko o ogółach. No, to wie pan. No tak. To by też może powiedzieć, że nie każdy jest dobrym lekarzem. Nie? Każdy sobie lekarz może zmienić zawód. Czy każdy go, tak, no to mówimy już w tej chwili, staje się tam, no, ale pokazywanie młodym tego sposobu jest błędem. No dobrze, to no po prostu jest błędem. Cały czas mówimy, że młodzież się nie pojawia, młodzież nie chce, młodzież się nie aktywizuje, młodzież się, no to ja daję pomysł, jak tą młodzież zachęcić, więc mówię. Przedstawmy im alternatywę, okej. Okay. Kończy studia marketingu, czyli w marketingowcu mamy całą furę w Polsce. Oczywiście są przykłady, że jeden zarabia 30 tysięcy, jeden z 15 tysięcy zarabia 30 tysięcy, a z tych 30 tysięcy skończyli 15 tysięcy w ogóle pracy nie może zarabiać. Ale właśnie nie. Ale... Po co to zrobili wszystkie, żeby to wszyscy zarabiali po 30 tysięcy? Nie, ale powiedzenie młodej osobie, która kończy gimnazjum, czy która kończy szkołę średnią, że jak pójdziesz na studia marketingowe, to nie znajdziesz pracy. A ktoś powie, proszę pana, dlaczego nie znajdę pracy? Ja panu udowodnię za 10 lat, że będę szefem korporacji. Ależ oczywiście, panie Marcinie, ja tego wcale nie neguję. Tylko mówimy w tej chwili, rozważamy różnego rodzaju warianty. Co i jak, prawda? Mówimy, że nie wszyscy muszą iść na studia, bo nie chcą iść na studia. Ja mówię o tym od początku. Która chce pracy w Staszowie. Tak. Więc stwórzmy jej możliwości wykształcenia sobie się w Staszowie i zdobędzie po tym wykształceniu w Staszowie. Ale nie na tej zasadzie, że jak pójdziesz na szkołę marketingową, to zarobisz tyle, a jak zostaniesz spawaczem, hydraulikiem, to zarobisz tyle. Ale rzeczywiście, bo to wszystko zależy potem od możliwości tych osób, od kooperatywności, od umiejętności dostosowania się do pewnych
Pan cały czas mówi o dostosowywaniu się, o elastyczności. Ja mówię o konkretnych sytuacjach. Ale to jest właśnie... Chcemy komu? Młodzież, chcemy utrzymać młodzież w Staszowie, chcemy jej stworzyć pracę, prawda? Ludzie w tej chwili, nie mając możliwości pracy w Staszowie i zdobywania swojej i realizacji swoich marzeń, wyjeżdżają do Krakowa, gdzie idzie na studia i nie wracają. Nie wracają. Więc dlatego ja mówię, co zrobić z młodzieżą, która nie idzie na studia, a która chce w Staszowie zostać i która chce w Staszowie pracować. Wykształćmy ją tutaj, niech oni tutaj pracują, niech tutaj tworzą nowe stanowiska pracy, słyszmy inkubator przedsiębiorczy, dajcie im szansę. A przy okazji, ci co wyjadą, prawdopodobnie jak będą widzieli, że tutaj na tym poziomie średnim, niskim, Staszów się rozwija, swoją wiedzę zamiast zostawić w Krakowie, przywiozą ją do Staszowa i będą tworzyli następne firmy wysokiej technologii i tak dalej. O tym mówię. To jest bardzo dobry pomysł. No i o tym. A szczegóły? No ja właśnie. Nie, to nie jest konkret. Ja mówię o schemacie. I teraz konkret jest właśnie w tych szczegółach. Bo teraz tu jest konkret. Dobrze. Kto to ma zrobić, jak to ma zrobić i w jakim czasie to ma zrobić. Tu jest konkret. No, chcemy rozwinąć Staszów tutaj jeszcze w 6 latach, prawda? Więc musimy sięgnąć, na przykład sięgnąć po to, co jest najbardziej możliwe. Gimnazjum młodzież kończy, może po 3 latach, kończąc tutaj, zdobywając zawód w Staszowie, zostaje w Staszowie i ma ten zawód. Po studiach jest to 5 lat, etc., ten okres się wydłuża, prawda? I ten człowiek, który tutaj zostanie w Staszowie wykształcony, na przykład może zostać w tym Staszowie i być produktywnym w Staszowie, tworząc miejsca pracy przy pomocy na przykład utworzonego inkubatora. Może. No jest mówię. Tak. Jedno nie wyklucza drugiego. Tak, ale jeżeli tu jest też, ja zawsze mówię cały czas o tej elastyczności. Jeżeli ktoś, kto skończy na przykład szkołę zawodową na kierunku stolarz i się mu nie powiedzie potem, to jeżeli on zostanie nauczony pewnej elastyczności w zachowaniu się, to on z tej sytuacji wybrnie i on sobie poradzi. Tak, tylko że najpierw musi mieć ten zawód, bo to jest pryncypium. Tak. To jest pryncypium. Ja elastyczność jest stworzona przez sytuację. Tak jak Rowana, wyjeżdżają Polacy za granicę i łapią robotę do jakiej tego, bo mogą chcę pracować, prawda? Elastyczność, a nie, profesja, nie, to są dwie zupełnie różne rzeczy. To nie bo jest można być profesjonalistą, nieelastycznym, lub można być profesjonalistą, ale elastycznym. To nie jest elastyczność, nie jak pan. Się jedzie za granicę. Przepraszam pana bardzo, panie Marcin. Elastyczności panie zbuduje swojego życia profesjonalnego, elastyczności panie zdobędzie stabilizacji życiowej. Ma pan zawód. Ale pan się tego nie zrozumiał. Dobrze, więc ja mówię tak, w życiu trzeba mieć chyba kilka zawodów, albo jeszcze więcej niż kilka i mieć trochę pojęć, żeby się w życiu odnaleźć. Bo to jest tak, że fajnie jest. Nie będzie tak, że ten zawód da mi pewność, że ja utrzymam rodzinę, okay. Że będę dobrze zarabiał. No, jeżeli ktoś w czymś będzie bardzo dobry, to ma wysokie szanse, że mu się uda. Ale niezależnie w czym będzie bardzo dobry, to i tak mu się ważne, żeby był w czymś bardzo dobry. Mam przykładzie mojego 6-letniego syna, który mówi, że będzie kucharzem. Synu, bądź kucharzem, tylko bądź najlepszy w Polsce kucharzem. I nie ma sprawy, będziesz sobie funkcjonował, żyj sobie dobrze, tak? I teraz, dlatego wracamy znowu do czego? Do rozmowy z tymi młodymi ludźmi, którzy oni wiedzą, czego oni w życiu chcą. Czy oni wiedzą, jaki mają pomysł na swoje życie, czy jednak im jest wszystko obojętne, co się wydarzy, bo jeszcze jest mama, tata, którzy mówią to, czy jakoś to będzie, tak? Czy mamy takie myślenie, czy nie jest tak, że kształcimy pokolenie ludzi, którzy nie wiedzą czego chcą? Bo teoretycznie mamy tyle możliwości. Tu mi wisi z tym takim. Dokładnie. I na to mamy wpływ. Każda wieś, każda gmina, każde miasto ma na to wpływ, bo to samo kształci u siebie. Mówienie o ministerstwie, kuratorium ok, ma swoją rolę, ale ministerialnie poczekajmy za 2, 3, 4, 5 lat, na pewno jakieś zmiany zajmą. I rozmawiamy, przepraszam bardzo, to są właśnie rówieśnicy. To są ludzie, których znacie, to są ludzie z rodzin, tak? Jakby każdy u siebie porozmawiał, zastanowił się nad każdym indywidualnym przypadkiem. To wtedy by się okazało. Ale nie ma innego sposobu niż tworzenie małych mikrofirm, zakładanie działalności, jeżeli chcesz być niezależny, jeżeli chcesz budować swoją przyszłość, weź to w swoje ręce, tak? Podejmij tą próbę, podejmij tą próbę. Tylko oczywiście rolą systemu, rolą samorządu jest odpowiednie przygotowanie tych osób. Jest. Dlatego ja mówię, najpierw, żeby stworzyć firmę, rozpocząć działalność gospodarczą, czy jakąkolwiek, najpierw ktoś musi czuć temat i być w tym temacie mocny i być profesjonalistą. Nie może być ktoś, kto jest przygotowany do zawodu, otwierać firmę budowlaną, nie będąc budowlańcem, tylko będąc elastycznym. Może ona, może to będzie mocno zatrudnia 10 budowlańców, tak? Tak on jest. Będzie wiedział, jak firmę prowadzić. Tak jest. I know. Zgadza się.
to jest wtedy biznes, to wtedy facet pozarządzany, prawda? A nie, chwileczkę. A nie mam co to mnie 10 osób. Nie jest po zarządzaniu, że prowadzisz firmę i trzeba być po zarządzaniu. Okej, okay, to trzeba być przynajmniej fachowcem, nie będzie pan facetna bez umiejętności zarządzania, bez wykształcenia w zarządzaniu, czy bez profesji w danym zawodzie, żeby nagle być wspaniałym prawnikiem. Jest. Jest, ja nazywam takie osoby, no nie przygotowane do końca do zawodu, bo nie mają tego doświadczenia, mają tylko doświadczenie. Ale doświadczenie za małe, żeby funkcjonować w danym zawodzie, prawda? Dobrze, to już kończąc kierunki, które mamy w technikum. Trzyletnie liceum ogólnokształcące, technikum czteroletnie, technik informatyk, mechatronik, pojazdów samochodowych, drogownictwa i budownictwa. Trzyletnia szkoła zawodowa, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, mechanik, monter maszyn urządzeń. Trzyletnia szkoła zawodowa, cukiernik, fryzjer, piekarz, monter sieci instalacji urządzeń sanitarnych, murarz, tynkarz, stolarz, wędliniarz, krawiec, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, kucharz, betoniarz, zbrojarz, blacharz samochodowy, monter zawodowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Gwiazdka na koniec lub każdy inny zawód pod warunkiem podpisania umowy z pracodawcą. Kompleks. Kompleks, tak? Jeżeli chodzi o usługi, to jest kompleks. Tylko pytanie, dlaczego dla grabarza nie ma grabarza. Czyli co? Gdzie jest problem? W tym, że nie ma oferty, wychodzi na to, że jest. Okay. Nie ma ludzi myślących, żeby szukać siebie w tym. Tak? No dobrze. No i co dalej? I co dalej? Pracujmy nad tymi ludźmi. Może, to teraz idźmy dalej. Może z tych zawodów, które tam są, z tych kierunków kształcenia, trzeba niektóre odrzucić, a dołożyć nowe. Ale jeszcze to dokładnie będziemy rozmawiać, tak? To nie jest kwestia nowych kierunków. To jest kwestia kształcenia, ale porządnego. Żeby konkretnie uczyć ludzi. Przede wszystkim. Zgadza się, więc ja cały czas to mówię. Od tego jest ministerstwo, kuratoria, od tego są pedagodzy, od tego są swoich konferencje, sympozja, ustalanie programu nauczania. My w Staszowie nie możemy w tej chwili być, my jesteśmy na tym zlecenie, jesteśmy profesjonalistami w tym temacie, żebyśmy w szkole program ustalali, jak mamy kształcić młodzież, to ludzie. Panie Józefie, ale to nie o to chodzi. Pan w ogóle mówi o zupełnie czymś innym. Jaki jest problem w tym, żeby samorząd gminy, samorząd powiatu wprowadził zajęcia dodatkowe i programy dodatkowe, e-matematyka przecież funkcjonowała, informatyka i tak dalej. Jaki jest problem, żeby wprowadzić tego typu rzeczy do tego, co obowiązuje, co nakłada Ministerstwo Edukacji Narodowej i tak dalej? Nie ma żadnego problemu. No chyba szkoda nauka zainteresowań matematycznych, historycznych. Ale to też jest bardzo dobre. Czy to gmina decyduje o tym? Przecież ja o tym nie mówię, żeby tego nie było. Jest funkcjonuje od 10 lat, to jest pieniądze. Nad tym można pracować i w ten sposób można budować wśród tych młodych ludzi świadomość, tak? Dobra. Słuchaj Państwo, powiem tak, zmierzamy się do tego, za chwilę będzie, mówiąc po prostu, grupa, nie będziemy obwijać. Ja bardzo się cieszę z pewnej dyskusji i życzyłbym sobie, że takie dyskusje chociaż raz na miesiąc prowadzić, tak? Może w większym gronie, w innym gronie, ale rozmawiajmy ze sobą. Jeżeli chcemy rozwijać lokalną społeczność, lokalną ojczyznę, to rozmawiajmy ze sobą. Nie krytykujmy, rozmawiajmy, budujmy pewne rzeczy, tak? Dzielmy się pomysłami. Nie bójmy się krytyki, bądźmy samokrytyczni, ale pokazujmy fajne rozwiązania. Próbujmy coś robić, ale rozmawiajmy, spotykajmy i rozmawiajmy się, bo inaczej nie będzie dobrze. Będziemy mieć następne warsztaty, będziemy dalej rozmawiać, później powstanie projekt dokumentu. Projekt dokumentu będzie opublikowany na stronie, każdy będzie mógł wnieść do niego swoje uwagi, swoje spostrzeżenia i o to bardzo, bardzo serdecznie proszę. A na tę chwilę bardzo dziękuję za przybycie i życzę powodzenia, jeszcze mam przypisać. Tutaj i się wypełnię. Cieszę się z tego, że Państwo przybyli na to spotkanie, gdzie będziemy chcieli porozmawiać na temat przygotowania strategii rozwoju gminy Staszów do roku 2020. Pierwsze takie informacyjne spotkanie odnośnie opracowywania sposobu dochodzenia do tego opracowania informacji, w jakim trybem, kiedy, co i kto może składać te wnioski, odbyło się w Domu Kultury. Dzisiaj jesteśmy
na spotkaniu, na warsztatach, które tutaj pan Krzysztof prowadzi w zespole osób, które w większości są powołane do mnie, przeze mnie do komisji do spraw opracowania strategii do zespołu, na komisji nawet. Bo wiadomo, że wypracowane wnioski tutaj przez pana, przez osoby, no ktoś musi chcieć znaleźć tyle czasu, żeby doczytać do tego, żeby zobaczyć, popracować, ocenić i czasami podpowiedzieć, żeby było lepiej. Witam jeszcze raz serdecznie pana Roberta Czeszyna jako osobę, która w naszym strategii ma przygotować, dysponując zakresem i wiedzą na ten temat, jak to powinno być. Jest to osoba z zewnątrz, tym bardziej jej spojrzenie na pewne sprawy, które powinny się znaleźć, muszą się znaleźć i ocenić, będą wielokrotnie być może trafniejsze niż nasze, które są czasami ocenami subiektywnymi, bo tu żyjemy, pewne rzeczy nie dostrzegamy, pewne zbyt mocno wyplany. Pozwoliłem sobie, szanowni państwo, powołać zespół do spraw strategii. Spośród, nie ukrywam, grona pracowników urzędu, współpracowników, ale też chcieliśmy dotrzeć do tego zespołu, zaprosić osób więcej, takich, którzy chcieliby swoją wiedzą, doświadczeniem czasami się włączyć i pomóc. Ja ten zespół postaram się przedstawić ze strony jakby urzędu. W skład tego zespołu wchodzi zastępca odpowiedzialny i koordynator tego działania, pan Tomasz Fompara. Jest alfabetycznie, będę czytał, bo tak już mogą ustalili. Oczywiście oprócz mojej zastępczyni jeszcze pani Markowskiej, której dzisiaj nie ma, bo akurat jest poza staszowym. Jest pani kierownik Lipińska Wydziału Inwestycji Planowania Przestrzennego, pozyskania środków. Jest pan Urbanowicz, dzisiaj go też nie ma, bo jest nieobecny, ale w skład zespołu wchodzi jako kierownik Wydziału Informatyki. Jest pan Jastrząb jako inspektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska. Jest pan Kapusta, główny specjalista w biurze promocji. Jest pan Adwent Ireneusz, też główny specjalista w Wydziale Inwestycji Planowania Przestrzennego. To z tych osób z urzędu. Do składu zespołu zaprosiliśmy również osoby nie będące pracownikami urzędu. Do tego zespołu zaprosiłem, póki co, żebyście państwo tak pozwolili, każda osoba, która będzie chciała brać udział w takim zespole, a uznam, że jest godna tego również i może wnieść coś merytorycznego i wnieść coś właściwego, to zapraszam serdecznie. Nie ukrywam, nie jest to lista dla mnie zamknięta. Ale tak, żeby się ktoś nie obraził, żeby się na liście nie znalazł. Jest przewodniczący Francis Crispin, jest pan Andrzej Janik, przedstawiciel grupy Azoty z Żydowa, Światopolu, jest pan Jarosław Cichoń, przedstawiciel Rzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, pani Elżbieta Flores, prezes PKS-u, pan Izdor Grabowski, przepraszam, że tak po kolei był alfabetycznie wybrany. Jako dyrektor szkoły, przedstawiciel tego kierownictwa wojewódzkiego, zarządzającego światło, przede wszystkim jako radny sejmiku wojewódzkiego. Jest pan Stanisław Jastrząb, były radny, działacz społeczny, dość aktywnie się działający. Jest pan Witold Kowal z lokalnej organizacji turystycznej Czechata Bogata i oczywiście działający jako dyrektor Biały Bugat w grupie lokalnej. Jest pan dyrektor Koziński, jako dyrektor stowarzyszenia i również przewodniczący Osiedla Północ. Jest pan radny Jerzy Kozioł, jest pan starosta Andrzej Kruzel. Andrzej, nie gniewaj się, że tak alfabetycznie są, ale tak przygotowany, ja nie wyróżniałem tej funkcji, a powinien być, ale skoro nie ma. Nie spotkamy się po to, żeby te tytuły sobie robić, tylko spotkamy się po to, żeby pracować, żeby coś zrobić, więc tutaj nie zwracajmy na takie rzeczy uwagi. Jest pan Dariusz Kubalski jako radny, też jako oświatowiec i biorący udział w różnych stowarzyszeniach, udział
Jest pan Jerzy Kwieciek jako przedstawiciel Staszewskiej Izby Gospodarczej, jest pan Wojtmazur, radny Rady Miejskiej, przewodniczący Komisji Infrastruktury, pan Adam Ogrodnik, reprezentujący zakład Zecji, jakby my nazwijmy to zaopatrzenie w ciepło, w energię z naszej strony, pan dr Stanisław Płatek, Niekoniecznie Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Koniu Młotach, pan Marcin Tak, Zakład Pracy Chronionej Subor, pan Dominik Rożek jako kultura, jest pan Marcin Skowron, firma Używa Barbaras, pan Rafał Suszka, przedstawiciel jakby samorządu powiatowego, zarządu powiatowych, jest pani Szymelkała Małgorzata, Stowarzyszenie Flex, pan Marek Tomarkiewicz, przedstawiciel Zakład Opieki Zdrowotnej, pan Tadeusz Wrześniak, szła pani Basia Zamożniewicz, rzecznik marszałka dzisiaj do spraw młodzieży, a lokalnie u nas Fundacja Barwa, społeczna działaczka już bardzo znana. Monika Cywilczykowski jako wiceprzewodniczący Rady, Mariusz Zdek, Pepiek i zakres związany z gospodarką komunalną, pan Roman Zgrzybek, przedstawiciel cechu rzemieślników i przedsiębiorstw w Staszowie i pewnie znajdą się tutaj osoby, bo choćby nawet z podziałem na pana Olka Wydmańskiego, który tutaj od lat we wszystkich komisjach Staszowie bierze udział, jego wiedza jest nieoceniona i którą możemy wykorzystać przy tego typu rzeczach, czy pan Jan Kowalski. Tak szybko, nie obrażam tu nic, żeby się ktoś nie czuł obrażony, jeżeli te osoby zechcą się dopisać do tego zespołu, z przyjemnością ich przyjmiemy i każdą inną osobę, która jest. Nie mam paru osób z tej listy, ale tylko dlatego, że niektórzy mówią tak, chcę zrobić, ale osoby, nie mam czasu, żeby być na spotkaniach. Materiały, jakie pracujecie, prześlijcie do nas na maila, dlatego tutaj od razu poproszę o to, zapoznamy się z tym, naniesiemy swoje uwagi, wniesiemy to w takiej formie korespondencyjnej. No takie jest życie, dzisiaj musimy się nauczyć i tak pracować. Tak pokrótce przybliżyłem skład, bo myślę, że on jest ważny, bo ta strategia w moim odczuciu, w moich pragnieniach ma być wypracowana przez społeczeństwo, ma służyć społeczeństwu i uwzględniać jak najwięcej elementów. Brakło mi tutaj pewnych elementów, ale myślę, że to już w ramach urzędu sobie poradzę i nazwijmy to, że ja będę tą osobą, która będzie przedstawiała najważniejsze chyba rzeczy przez strategię. Również realność działań i finansowania pewnych rzeczy. Myślę, że to pan Paweł też zaczyna o tym powie. Musi przyjrzeć, jakie są nasze możliwości. Bo przecież wiadomo, że dzisiaj technologie, pomysłów jest tak, że możemy wiele rzeczy wymyślić. Natomiast musimy też zderzyć się z możliwościami, z sytuacją gminy, jeżeli chodzi o możliwość przeznaczenia własnych środków, bo to jest element niezbędny do tego, żeby różnego rodzaju programy wnosić. Oczywiście, no i tak jak przy planowaniu, nie da się tego wszystkiego aż tak co do grosza złotówki zaplanować, ale pewne rzędy wielkości naszych możliwości znamy. W tym czasie, kiedy ta strategia będzie trwała, bardzo wiele się jeszcze rzeczy może zmienić, bo przepisy się zmieniają, będą zmieniały i się zmieniają ciągle. Przybywają czasami nowe zadania, które obciążają budżet, które powodują, że coraz mniej środków zostaje na przykład na działania związane z inwestycjami, z rozwojem, a więcej musimy przeznaczyć na te zadania, które dzisiaj były realizowane przez rząd. Uchwałę posłowie podejmą, chcemy, nie chcemy, realizować musimy. Przynajmniej w minimalnym jakimś stopniu, żeby te zadania zrealizować, musieli narazić na zarzuty niewykonywania ustawowych zadań. Szanowni Państwo, jeszcze raz serdecznie witam i przekażę może w tej chwili głos panu Pawłowi, chyba że na tym etapie są jakieś uwagi, jakieś Państwa swoje sugestie. Panie Dyrektorze, witamy, zapraszamy, cieszę się. Nie ma? Panie Pawle. Dziękuję bardzo. Paweł Wączyszyn, na imieniu Paleta. Tutaj firma Inicjatywa Lokalna, która na zlecenie miasta koordynuje proces opracowania strategii. Proszę Państwa, strategii, dokumentu, który jest ważny z dwóch powodów. Po pierwsze, jest pomysłem samorządu na miasto Gminy Staszów, a po drugie, jest dokumentem, który pokaże kierunki możliwości pozyskania środków unijnych w nowym okresie programowania.
Jak pan burmistrz mówił o kwestii tych zadań, nie, tych filtrze możliwości finansowych. Proszę Państwa, nie chodzi o to, żebyśmy zbudowali wizję miasta, pomysł, mamy to, kto będzie pięknie, ładnie i kolorowo. Chodzi o to, żebyśmy mogli mówić o konkretnych rzeczach, które mogą znaleźć możliwość finansowania i mogą zostać zrealizowane. Czasy, kiedy strategia była otwartym worem, do którego można było wrzucić wszystko, już minęły. To musi być konkret, tak jak w przedsiębiorstwie, tak jak w organizacji. Musimy mówić o konkretach, o rzeczach, które realnie są możliwe do zrobienia, o które mogą być sfinansowane. Rolą zespołu, który został tutaj powołany i ta otwarta formuła, z którą mamy do czynienia, to jest bardzo dobry krok w kierunku zrobienia dobrej strategii. Strategii państwa, różnych organizacji, podmiotów, strategii miasta i gminy, nie jako urzędu, tylko jako obszar, jako grupy ludzi, którzy tu mieszkają, tu działają, tu funkcjonują. Bardzo ważną rzeczą jest zespół strategiczny, ten zespół, który został powołany i jego rola. Dlaczego? To państwo musi być właśnie pewnego rodzaju filtrem tych wszystkich informacji, które gdzieś tam pozbieramy. Pozbieramy, spotykamy się z różnymi grupami społecznymi, robimy jakieś badania ankietowe, robimy różne wywiady. Zbieramy informacje i z tych informacji coś powstaje. I te informacje trafiają właśnie na zespół i zespół otrzymacie państwo mailowe, ten ma dostępne do ściągnięcia. Będą, jak trzeba być do pobrania w urzędzie. I te informacje będziemy prosić o ich zweryfikowanie i na takim właśnie zespole będziemy o tym rozmawiać, tak? O waszych wnioskach, pomysłach, co trzeba zmienić, co trzeba dołożyć, co powinniśmy zrobić inaczej. Zespół spotka się w moim życiu co najmniej 3 razy. Pierwszy raz to jesteśmy teraz, drugi raz to jest w momencie, kiedy powstanie, powstanie pewien szkielet strategii, wtedy będziemy chcieli merytorycznie porozmawiać o jej zawartości i później uruchomimy konsultacje społeczne i po konsultacjach na końcu państwa rolą będzie zweryfikowanie tego, co, że tak powiem, w otwartej dyskusji społeczeństwo miasta i gminy zaproponowało, zasugerowało, tak? No, ktoś musi podjąć decyzję, czy tak. Czy tak? No i to jest właśnie rola zespołu. Jeżeli jak to czasowo zostanie rozłożone, no na pewno to drugie spotkanie, czyli ten projekt, propozycja strategii będzie albo na początku, znaczy podejrzewam, że gdzieś pewnie na początku września. Po to, żebyśmy mogli wtedy o tym rozmawiać, później będziemy mieli konsultacje, no i później zrobimy tą wersję końcową, październik, pewnie gdzieś tak, wrzesień. No zobaczymy, te daty są dosyć na chwilowe, są płynne, ponieważ no nie możemy sobie sztywno ustalać pewnych terminów. Po pierwsze, no proces ważny jest, żeby się nie chodzi o to, żeby zrobić strategię szybko, tylko żeby ta strategia była, jak gdyby objęła swoim zasięgiem tych wszystkich, których ona może dotyczyć i żebyśmy zebrali ją odpowiednio przygotowali. I druga rzecz bardzo ważna, to jest tak zwane uszczegółowienie regionalnego programu operacyjnego województwa. Czyli doprecyzowanie zasad wydatkowania środków unijnych w nowym okresie programowania. Mamy regionalny program operacyjny, potrzebujemy jeszcze uszczegółowienia, żebyśmy mogli jeszcze bardziej ewentualnie dostosować się do tego, jak i na co będzie można dostać dofinansowanie. Czy macie Państwo w tej chwili jakieś pytania takie związane z organizacją techniczną, rzeczy, coś, żebyśmy wyjaśnili? Czy nadeszły już propozycje od osób, którzy Staszowa, w jakiej ilości, czy Pana już dostęp do tego? Propozycje jakichś projektów, tak? Te fiszki, które były. Ile mamy fiszek? Nie mamy. Ale czy doszły i czy już pan. Za chwilę odpowiemy, ile mamy. Umówmy się, że fiszki cały czas zbieramy, tak? Nie jest tak, że dzisiaj Państwu powiem, że mamy takie propozycje. Zbieramy i na drugim tym zespole dokładnie pokażemy, co mamy. No i trzeba będzie nad tym się pochylić, tak? Proszę, pewnie tak, bo to będzie najprostszy sposób gdzieś tam komunikacji. Mhm. Czy jeszcze jakieś pytanie? Nie widzę. Dobrze, szanowni Państwo, to już zacznijmy taką, chciałbym też, żebyśmy tak trochę luźniejszą formę przyjęli. Jak Państwo widzicie Staszów za 10 lat? To jest to moje pytanie, które zadałem też na konferencji. Nie? Czyli Wasz pomysł na Staszów za 10 lat? Na to, jak to miasto, jak ta gmina, jak ona powinna wyglądać. Jak chcemy, żeby ona wyglądała. Jak widzicie, co tu będzie za 10 lat? Może ja zacznę. Sprawa wygląda w ten sposób, że według obserwacji Staszów w tej chwili jest miastem, których mieszkańcy są podstarzani w wieku. Dochód
budżetu składa się właściwie nie od osób prowadzących działalność, tylko od tych, którzy są zatrudnieni. Widzę, że w Staszowie jest Lidl, Tesco, Biedronka, inne firmy powstają. Jest to mielenie grosza z kieszeni do kieszeni, ale właściciele, oni nie są zarejestrowani w urzędzie skarbowym staszowskim i te pieniądze z dochodów tych przedsiębiorstw tych wychodzą poza staż. Ja widzę, że powinniśmy wszyscy dążyć do tego, żeby w Staszowie stwarzać warunki do powstawania zakładów produkcyjnych, bo wtedy mamy na miejscu że tak powiem, zdobywanie funduszów, generację finansów na rzecz miasta. To tak krótko chciałem. Dobra, dziękuję. Ale jak nie mamy wyobrażenia tego Staszowa 2024? Ja nie wiem, nie, można. Tu włączy się rzeczywiście. Stasz zaczyna się starzeć. Jest coraz bardziej starszy. Starszy niż to było 30 lat temu. Daję przykład. W roku 2013 było tylko 93 urodzenia w całym Staszowie. A w 1977 było ich 270. Więc to jest 1/3 tego, co było, no ile, 30 lat temu, 40 lat temu. Tak się zdaje. Więc to jest, stąd też ma rację, że poza tym zaczyna być już chyba drugi rok ujemny przyrost naturalny. Bo z tego co wiem, to w ubiegłym roku w Staszowie zmarło 94 ludzi. Czyli minus 1 jest na niekorzyść. Tak. Więc tak się te rzeczy układają. Ale to są tylko taka dygresja. Jak widzę ten Staszów? Ostatnio zmusiły mi tutaj do poszukania pewnych rzeczy w monitorze staszowskim. I trafiłem chyba 2 lata albo 3 lata temu. Jest tam piękny projekt tak zwanego Parku Górników w Tojkonadu. To jest tu koło Napipala. Przecież ten teren trzeba zagospodarować i to trzeba zmienić, bo co my tam mamy? No ale dobrze, ale zagospodarujemy teren, ale co z tego przyjdzie? Co jest? No. Jak co z tego przyjdzie? Co dzięki temu zyskamy? Kto z tego będzie korzystał? Nie, no co miasto, jaka wartość to dla nas, tego co wstało w życiu? To już jest tak. To już jest. Ja tylko mówię, tak jak chciałbym widzieć. Ale ja rozumiem, przyjmuję, tylko teraz. Państwo, tak jak pan powiedział o przedsiębiorczości, tak? O pieniądzach, dochodach samorządu, gdzie one mogą spadać. Możemy wykorzystać do tego środki unijne, jeżeli można było, ja nie wiem, jeżeli na przykład taki rynek w Korczynie dostał, bo ja jadę do Krakowa, jeżeli dostaję tam dotacje, oni się przebudowali w ciągu 2 lat i ten rynek wygląda inaczej. Taki rynek no, w tym. No, przed nikt nie jeżdża, ale podobnie. Dlaczego staszowski rynek? No dobrze, no to, zapowiadał coś takiego. To, no dobrze, z tego co wiem, to plan jest i to zmierza w swoim kierunku. Zmieniliśmy Staszów tu na Czarny. Rzeczywiście, kiedyś to było niezagospodarowane tereny takie, jakie, że w zasadzie trudno tam było wejść i wieczorem trudno było tam także pospacerować. A teraz mamy piękny. Ale dobrze, ale czy to się przełoży na to, że urodzi się więcej dzieci? Ale no właśnie, ale przed chwilą stwierdziliśmy, że to jest jakiś problem, tak? Tak będzie. To jest to. Mniej, bo w Hasza się dzieci często robią. Nie oszukujmy. Tak, to jest w ogóle. W ogóle gdzie dzieci nie będzie. To, że kierunek za 25 lat starszy musi widzieć jako miasto ludzi młodszych niż dzisiaj. Czyli do tego powinniśmy dążyć. Oczywiście po analizie demografii, wieku średniego mieszkańców, przyczyn, dlaczego tak jest, a nie inaczej, i co zrobić, żeby zabezpieczyć, czy iść w kierunku umożliwienia osiągnięcia celu, żeby obniżyć średni wiek społeczeństwa Staszowa i wszelkie te działania
które będziemy chcieli robić w strategii, powinny być jak gdyby w tym kierunku brane pod uwagę, ukierunkowywane. Tutaj powiem tak, że tak, rację mamy co do wieku, ja już powiedziałem na spotkaniu, ale weźmy pod uwagę, że ten wiek faktycznie dzisiaj w bardzo poważnym wieku mamy społeczeństwo i to otrzymamy skutki budżetowe i inne z tego tytułu. To jest cykliczność związana z wielkim napływem osób do Staszowa przy budowie siatki w latach 60. 70. Tak? I to społeczeństwo, tak dzisiaj pan Stanisław Jaszczo, na tym wieku pewnie z racji kopalni siatki wiele osób przybyło. Prawda? I oni dzisiaj są w wieku emerytalnym, odchodzili w odpowiednim czasie, kiedy tych ludzi było mniej. Natomiast i ten wiek jest duży. Natomiast mamy ten odsetek duży, natomiast jakbyśmy progresy sprawdzali, co się robi z roku na rok, no to z racji też długości życia podnoszącej się, ten wiek się wydłuża, prawda? Ale ta progresja, która związuje ze spadkiem czy z wzrostem w drugim kierunku mówiąc średniego wieku, w mojej ocenie, przy mojej analizie pewnych elementów pokazuje, że my zaczynamy się pomału odmawiać już, czyli jak żebyśmy ten maksymalny poziom odrobili. Pewnie nałożyły się te elementy z liczbą urodzeń, bo duża część społeczeństwa również młodego wyjechała z zagranicy, gdzie dzieci się robią gdzie indziej, ale te rodziny również powracają. Więc tego typu analiza tych danych statystycznych musi być wzięta pod uwagę. Ilość urodzeń, to co, o co pan ciągle dopytuje, to również dbałość o możliwość życia w Staszowie, nie uciekania stąd, tylko tutaj ściągania jeszcze ludzi. Tych, którzy dzisiaj się kształcą z tego okresu, kiedy był największy przyrost naturalny w Staszowie, największa liczebność osób. Ta liczebność osób w Staszowie żyjących jako całej gminy od roku 2000 się zmniejsza. Zresztą tak jak w całym kraju, w całej Europie, bo następuje dzisiaj zmniejszenie, ale to musimy też analizować i brać pod uwagę, żeby spowodować, co trzeba zrobić najważniejszego, żeby ludzie chcieli tu być. Bo na pewno zalew jest jednym z elementów, który również może na to wpłynąć, tak? Że tak będzie. Następne głosy państwa w tym kierunku bardzo słuszne być powinny być wypowiadane. Bo bardzo prosimy o takie wypowiedzi w kierunku, jak ten Staszów ma wyglądać. Czyli ja zrozumiałem młodsze społeczeństwo, powinniśmy dążyć do tego, żeby zapewnić warunki, żeby mogło być młodsze. Różnymi sposobami. Kto z państwa? Czy państwo się zastanawiacie nad takim, myślicie w takiej perspektywie o regionie? W swoim mieście? Mogę coś powiedzieć. Trzeba by zacząć tak. Co możemy uzyskać z Unii Europejskiej, jakie ma cele województwo, czyli samorząd wojewódzki, następnie również i powiat, trzeba brać to pod uwagę i dopiero wtedy rozpatrywać te mniejsze rzeczy. Na początku lat 90. została opracowana taka, nie strategia, a właściwie takie kierunki główne. Jeżeli chodzi o inwestycje, to inwestycje większe, właśnie związane z nakładami z zewnątrz i inwestycje małe, które mogliśmy sami wtedy zrobić. Duży procent w ogóle budżetu to jest, słuchajcie, nakłady na oświatę. To zjada 40, nawet więcej procent całego budżetu. Przynajmniej tak było w 90. latach. Ja myślę, że te kierunki, co powiedziałem, czyli zacząć od rozpatrywania, co my możemy dostać, jakie pieniądze będziemy mieli, wtedy możemy tym dysponować. No bo tak gadać, że powiedzmy, tu sobie zrobimy ścieżkę, tam dróżkę, to od lat to samo jest i nic się nie dzieje. Dobrze, ja powiem tak, rozmawialiśmy o tym i pan Paweł pokazywał elementy związane z kierunkami,
już mniej więcej wiadomymi, jakie będą możliwe do uzyskania środki, na jakie cele, na jakie działania w tym okresie programowania do roku 2020. Bo dzisiaj możemy powiedzieć tak, pójdziemy w jakimś jednym kierunku, przyjmiemy, szans na zdobycie środków nie będzie. Bo są pewne programy, pewne priorytety, że choćby się uznali wszyscy z nas, że to będzie słuszne, to możemy to robić, trzeba być może, ale tylko z własnych dochodów. Musimy też wziąć pod uwagę, że strategia to nie tylko to, co gmina może robić. Bo to jedna z części zapewniająca ten element obsługi i poziomu świadczeń dla społeczeństwa, a z drugiej strony element też ważny, przyjazności spełnienia tych, które są gesty samorządów dla pozostałych beneficjentów rozwoju, w tym środków unijnych, dla których musimy zabezpieczyć. I tym elementem, który by się zdawało, że jest najbardziej cennym i wskazany, to są przedsiębiorcy, wszyscy, którzy są, bo tam należy upatrywać największych szans rozwoju, bo tak jest, i tam należy upatrywać rozwoju wszelkich organizacji społecznych, czyli ludzi, ogólnie rzecz biorąc, którzy również będą mogli i aktywnie wykorzystywać te środki unijne, stymulować poprzez to rozwój. O tym pan Paweł pewnie powie, masz rację, Roku. Do tego, co jest, trzeba nawiązać. Proszę, prosimy bardzo. Ja bym też powiedział o tych może finansach, o których powiedziałeś. No, wysyłały się może tezę, trzeba było postawić, no jeżeli oświata kosztuje 60% budżetu. Na dzień dzisiejszy, szanowni państwo, też wasza wiedza jest potrzebna, bo trudno planować, jak się nie ma tej wiedzy. Powiem tak, subwencji mamy około 16 milionów w gminie, a na wszystkie zadania związane z oświatą, z wychowaniem, ze sportu, z kulturą, ja szeroko to już biorę, bo na te zadania musimy finansować ze swoich i dofinansować do subwencji. Z budżetu gminy dopłacamy jeszcze 12 milionów. Rok w rok. Rok w rok. Kwota maleje czy rośnie? Ta kwota już maleje. No, powiem tak, ta kwota już maleje, rosła w bardzo zastraszającym tempie. Udział własnych środków. W roku 2013 kwota, która dołożył samorząd z własnych pieniędzy do tych zadań, jest prawie o milion mniejsza. W poprzednim roku zatrzymaliśmy wzrost z roku na rok rosnących wydatków gminy na szeroki ten element. To się wiązało z wieloma. Ale bez drastycznych cięć. No, nie odbyło się to bez cięć, ale nie były one drastyczne. Nie było rewolucji, tak? Natomiast wiemy, że w zakresie finansowania, sposobu finansowania gmin około 60% do subwencji trzeba dołożyć, bo inaczej nie będą mogły funkcjonować placówki oświatowe, czy oświata w szerokim pojęciu i wychowanie na terenie gmin tego wielkości jak Staszów, gmin miejsko-wiejskim o rozproszeniu takim jak mamy. No i to jest statystycznie rzecz biorąc, oczywiście są, zdarzają się gminy, że nie dopłacają nic do subwencji, a są takie, że dopłacają 3 razy więcej. Tak? Więc ten element jest. Drugi element, mówimy o zadaniach większych i mniejszych. Zawsze co roku są zadania bieżące, mniejsze, nieinwestycyjne nawet, gdzie ich wydatkowanie pociąga znaczne wydatki. Mówimy to o utrzymaniu czystości, mówimy to o utrzymaniu odśnieżania stanu dróg, remontów tych dróg i też standard tych usług społecznych powoduje, że albo wydamy wszystko na to, żeby ładnie wyglądało, bądź ograniczymy ten poziom wydatków, a przeznaczymy większą część na inwestycje. Na dzień dzisiejszy, analizując możliwości gminy Staszów, wstępnie powiedziawszy, mamy nadwyżkę operacyjną w granicach około 5
5,5 miliona złotych w mojej ocenie możliwą corocznie do wypracowania przy obecnej sytuacji. Czyli na pewno należy iść w kierunku, żeby tam te wolne środki na inwestycje, na ulepszanie majątku, na rozwój można było przeznaczać większy, ale to się wiąże też z ograniczeniem pewnych innych elementów bądź zdobywaniem większych środków. Dlatego tutaj jest to ważne. Z tych 5 milionów, jak powiedziałem, w Domu Kultury, jak niektórzy nie byli, około 1,5 miliona musimy zabezpieczyć na spłaty odsetek i spłaty rat kredytowych. Bo są plany WPF-u finansowej, to jest, i tak jak każdy w gospodarstwie. Musimy zabezpieczyć przynajmniej, w mojej ocenie, milion na drobne zadania typu parę metrów chodnika, bo się otworzy kawałek kawerny, bo mamy trudny też teren, bo trzeba coś wykonać dla bezpieczeństwa, też powiedzieć, tylko innych potrzeb. Pozostałą kwotę powinniśmy i musimy wykorzystać jak najszerzej, zdobywając środki unijne. Gdy tak przedstawimy sprawę, to udział własnych środków daje nam dzisiaj możliwość planowania w moim zakresie następnych latach, jeżeli bym trzymał taki poziom i dobrze w tym kierunku szło, na poziomie inwestycyjnym rzędu 20 milionów złotych rocznie. Dobrze, szanowni Państwo, tutaj Marguerite przedstawił trochę danych liczbowych. My chcieliśmy te dane takie statystyczne Państwu pokazać na drugim spotkaniu, sekundeczkę, żeby dzisiaj ta dyskusja była trochę taka szersza. Pan zaczął temat możliwości. Ja o tym właśnie też było mowa na tej konferencji, ale ja kilka zdań do tego też nawiążę, bo nie wszyscy z Państwa uczestniczyli w konferencji. Na drugim spotkaniu właśnie pokażemy taką dokładną diagnozę stanu, porównanie z innymi gminami, jak to wygląda z tymi możliwościami, ale i pokażemy też pomysły, żeby ta weryfikacja była taka zbieżna ze stanem rzeczywistym. A dzisiaj chciałbym zaprosić jednak takiej, może nie powiem mówienia o bajce, ale powiedzenia o tym, jak w pozytywnych barwach widzieć to miasto, przyszłość tego miasta i otworzyć się, zachęcić do tego, żeby rozmawiać u siebie w domach, w środowiskach, w firmach o tych pomysłach na najbliższe X lat. Jeżeli Głowicz mówi to o 20 milionach rocznie, to razy 6 to wychodzi 120. Z różnych wyliczeń, tak jak mówiliśmy, strategia powinna być napisana gdzieś mniej więcej na 150, może nawet na 200 milionów, czyli pomysłów do wydania na takie pieniądze. W tym muszą się znaleźć i przedsiębiorstwa, i organizacje pozarządowe. I to razem daje Wam, generuje Wam rozwój tego miasta. Ale zwróćcie Państwo też uwagę na jedną kwotę, która tu padła. Ja chciałem, ale już padło. Mamy 5,5 miliona wolnych środków, z czego 1,5 musimy wydać na odsetki, a bańkę zostawić na coś, czyli zostaje nam 4 miliony. A do oświaty, ja powiem, dokładamy 12 milionów złotych. Bo czy możemy powiedzieć, że inwestujemy w oświatę 12 milionów złotych? No właśnie. Bardzo duże nakłady są na oświatę, a ci ludzie wyjeżdżają, więc tak naprawdę nie jest to żadna inwestycja. No właśnie i dlatego do tego zmierzam. To nie jest delikatny temat, to nie jest prosty temat, ale to są miliony. Ale pani Basia nie powiedziała, że trzeba szkoły zamknąć. Już to ciągnie dalej. Trzeba zatrzymać, tak? Ale trzeba się zastanowić, czy te 12 milionów to my wydajemy, czy my je inwestujemy, czy my jednak po prostu je tylko i wyłącznie wydajemy. Proszę poprosić. Ja nawiążę do taką społeczno-partnerską inicjatywę. Celem rozwiązania na osiedlach i za inicjatyw społecznych. Tu Pan Burmistrz o tym wie i już działania są. Zawiązaliśmy społeczno-partnerski zespół budowy garaży na osiedlu celem zagospodarowania i rozwiązania komunikacji na osiedlu. To jest jeden temat, który trochę przybliżę. Żeby pozyskać, przy tym chcemy nawiązać plac zabaw, mini skatepark i dla dorosłych teren rekreacyjny. Ja to przyjmuję, rozmawialiśmy o tym, ale chciałbym, żebyśmy tak szerzej dzisiaj rozmawiali, tak trochę wyszli poza własne, przepraszam bardzo, podwórko, tak delikatnie mówiąc. Pan starosta. Znaczy, wydaje mi się, że tak, spotkała się tutaj grupa reprezentująca różne środowiska. To są działacze, którzy kiedyś brali udział w tworzeniu samorządności tego miasta
pracowali w strukturach samorządowych, piastowali funkcje kierownicze. Jest nowa ekipa, ta, która w tej chwili przygotowuje strategię na lata 2014-2020. Przede wszystkim to jest jedna rzecz, na którą my powinniśmy zwrócić uwagę. Spotykają się w środowiskach. Ja odbieram takie wrażenie, że jak się spotkają niezależnie wszystkie środowiska, to wszyscy mówią, tu jest źle, tu się za mało urodziło, tu nie ma przedsiębiorczości, tam nie ma parku, tam nie ma zieleni, nie ma skateparku, nie ma gdzie parkować. Powinniśmy chyba, pierwszą rzecz, spotykając się w takim zespole, to odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zadziałać, żeby wytworzyć dobry wizerunek miasta, wizerunek powiatu. Ja się spotykam z tymi uwagami, że tam gdzieś rynek w Łakowie zrobiono, gdzieś tam zrobiono u nas tego. To jest jeden element tylko taki, bym powiedział, fizyczny do wykonania. Natomiast, no nawet jakbyśmy ten rynek odnowili, to tak się zmieni coś w tym Staszowie? No nie bardzo. Bo w tej chwili są przygotowywane plany takie, strategiczne plany, pod którymi i ja jako reprezentant powiatu się podpisuję, bo one dają przyszłościowo nie tylko poprawę samego wizerunku, ale stworzenie poprawy warunków funkcjonowania wielu działów w tym mieście. I usług, i turystyki, i możliwości skupienia ruchu w centrum miasta, rozwój usług, innych tych usług, jak w tej chwili jest. Człowiek obserwuje, ja jeszcze trochę obserwuję, jak wyglądają miasta podobnego typu w innych częściach Europy. I one nie mają tylu aspektów i tyle plusów, co my mamy. A co mają? Czego sprawia, że tam teoretycznie jest więcej miejsc pracy, ludzi jest więcej. Czy może też ubywa? Trudno znaleźć takie miejsce. No właśnie. Ja powiem tak, pierwszy element to jest poprawa tego wizerunku. Myśmy się powinni wszyscy skupić na tym, co zrobić, żeby poprawić ten wizerunek. W odczuciu takim lokalnym, bo sami musimy poprawić to miejsce, w którym żyjemy. A ja odnoszę wrażenie, że my tego miejsca nie kochamy. To jest jedna rzecz, ale tak. Tutaj były poruszone aspekty związane z tą zielenią, z parkami. Jest to bardzo ważny element i on się wpisuje w poprawę wizerunku, czystości miasta, zadbania o środowisko, zagospodarowania terenów, które no, służyłyby wypoczynkowi, wizerunkowi. Wpisują się w działania te, które można, z których, gdzie można sięgnąć po pieniądze w edycji 2014-2020, ale nie tylko w zakresie wybudowania jakiegoś tam parku. Tylko wkomponowania całej gminy i ja mówię całego powiatu w infrastrukturę turystyczną, uwzględniającą te aspekty natury, która tutaj jest, jak również elementów dziedzictwa kulturowego. To są zadania, które wspólnie w tej osi można wkomponować, spróbować przygotować pełny program. Trwają takie rozmowy środowiskowe, bo widzimy, że się poprawiają wizerunki w poszczególnych miejscowości. One się zmieniają i to tylko ślepy nie zauważa i tego nie widzi. Z zewnątrz ludzie przyjeżdżający widzą, że się zmieniają te warunki ogólne, wizerunkowe na wsi. No tak, ale efekty, jak to zrobić, żeby były efekty tych działań, tak? No efekty proste. Ja rozmawiam z ludźmi, gdzie zwracają uwagę. Mamy przepiękne tereny, o, siedzi tu jeden kolega, drugi tu rozwęgli. Rozwęgli, gdzie mówią, miejscowość umiera, miejscowość zamiera i tak dalej. Są ludzie, którzy mają naprawdę wizję i widzą, że ta umierająca miejscowość, ona może się stać elementem tworzenia miejsc pracy, gdzie podmioty prywatne przygotowują projekt w zakresie szlaków kajakowych, gdzie niewielkim wysiłkiem, korzystając z tych wspaniałych uwarunkowań natury, można trochę wykarczować, zrobić i ktoś przyjeżdża z zewnątrz i mówi, że słuchajcie, te górozmęki to wyglądają jak podkrakowska landskoro, gdzie można wspaniale zagospodarować ten teren, on może służyć jako element wypoczynku, rekreacji dla ludzi z zewnątrz. I na pewno skorzystałaby również miejscowa ludność
mieszkańcy Staszowa, którzy by pojechali, a na bazie tego każdy sobie robi biznesplan i mówi, to jest kilka miejsc pracy. To jest kilka miejsc pracy. Ale co, nie wykorzystujemy tych szans, których mamy? Bo ja się zgadzam, że mikroprzedsiębiorstwa to właśnie tu kilka, tam kilka, tam kilka i to robi jakiś tam efekt. Ale nie wykorzystujemy, bo okazuje się, że każdy potrzebuje w tej chwili pomocy, bo nie da się indywidualnie zrobić, bo odbiór jest taki. Składane są wnioski, bardzo proste. Składane są wnioski. Każdy patrzy, że to jest wniosek prywatnego człowieka, który chce potem zrobić na tym biznes. No to utracamy. To się skreśla. Wydaje się pieniądze na jakieś tam przedziwne rzeczy, które potem są tylko kosztowne w utrzymaniu, bo potem to spada ciężar na samorząd utrzymania, bo nawet nikomu się nie chce kwaść się kandydować. No dobra. Jeśli... Sprawa tutaj, to ja mówię, krajobraz, dziedzictwo, zmiana wizerunku, mówimy tutaj o oświacie, bo to jest taki ważny element i też ja patrzę z punktu widzenia powiatu, gdzie człowiek się spotyka no, z atakami ludzi, którzy nie rozumieją istoty funkcjonowania samorządu i zadań, które musi samorząd wykonywać. My też mamy 60% budżetu, to jest utrzymanie oświaty. I pytanie, czy jeśli my ograniczymy te wydatki na oświatę w budżecie i zmienimy strukturę, to nam się polepszy? Na pewno nie. Czy się da ograniczyć? I czy się da w ogóle ograniczyć? To zadanie trzeba wykonać. Akurat nie w Staszowie funkcjonuje 6 placówek. No, szkoły gimnazjalne i szkoły średnie. To jest istotny element utrzymania miejsc pracy. I w tym niżu demograficznym to jest sprawa dawania dobrej oferty edukacyjnej, ściągania do tego środowiska młodzieży, uczniów z zewnątrz. Czyli podnoszenia poziomu kształcenia, dawania dobrych elementów wykształcenia zawodowego, bo się okazuje, że na spotkaniach z przedsiębiorcami brakuje fachowców, ale to brakuje całego etapu dotarcia ludzi i brakuje ludzi do pracy. Brakuje ludzi do pracy w branży, bo każdy się ukierunkował i był taki okres no, świetności, nie było światy w naszym powiecie. Wyższa uczelnia funkcjonowała i sporo osób wraca do tego, żeby to uczelnię tutaj uaktywnić, tylko się pytam po co? Po to, żeby wydać 3 litery MGR przed nazwiskiem i stworzyć bezrobotnego? Czy lepiej dać dobre wykształcenie zawodowe, mieć odpowiednią bazę wykształcenia fachowca, który znajdzie pracę wszędzie, nie tylko u nas, gdzie jest potrzebny na rynku, ale również w województwie i w Polsce? No dobrze, ale co pan wie, sam pan przytoczył przykład naboru do szkoły, tak, gdzie było porozumiane pod kątem przedsiębiorstwa, okazuje się, że nie ma młodych ludzi, którzy chcą pójść do tego. Nie, ale to wierci cały zespół ludzi. Nie. No. Więc wymyślmy tu po to, sposób do tego przekonania. Właśnie, z tego chodzi o chęci tych ludzi. Da się z tego zauważyć, że czy mamy Staszów widzieć jako miasto, w którym dbamy o przyjazne, piękne miejsce do relaksu, wypoczynku, gdzie tylko inni będą, będziemy szukać i zwozić, żeby chcieli świadczyć usługi na rzecz tego pięknego miasta, czy mamy iść w kierunku takiego przekonania społeczeństwa, zaszczepienia, zmienienia sposobu myślenia społeczeństwa, że ci ludzie będą chcieli pracować na rzecz wytwarzania miejscach pracy. To są dwa różne rodzaje. Czy idziemy w kierunku infrastruktury, która ma służyć i za chwilę nie będzie miał jej to utrzymać, bo tak jest. Czy idziemy w kierunku infrastruktury, bądź która pomoże stworzyć trwałe miejsca pracy, gdzie ludzie znajdą zatrudnienie, nie będą musieli wyjeżdżać, a wręcz być może przyjadą ze mną. Bo taka będzie potrzeba, bo pewnie nie jest na pracy. Dzisiaj mamy bardzo wiele osób przy bezrobociu, nie tak wielkich, bo narzekamy, że tu jest wielkie bezrobocie, wskaźniki pokażą, że mamy jedno z niższych województw. Tak? To bezrobocie. Ale są tylko wskaźniki. Tak? Tylko wskaźniki. Ale statystycznie. Ale statystycznie, tak jest. Gdzie indziej te statystyki obowiązują te same. Te same, dokładnie. Więc statystycznie możemy na to powiedzieć.
teraz tak, jak nam uczyć społeczeństwo, żeby to, co chcemy robić, ukierunkować w tworzeniu rzeczy dla ludzi. Ja powiem tak, zapytałeś o planach wojewódzkich i innych, bo to jest ważne, bo ta strategia nie będzie spójna z powiatową, nie będzie z województwą, to i tak chcą środki unijne pozyskać, bo ta strategia ma być po to, żeby wiedzieć samemu, jakie mamy cele naznaczone, do czego ciągnąć, ale również jednym z ważniejszych elementów to jest spójność ze wszystkimi dokumentami, żeby nie było sytuacji, że ktokolwiek ubiegający się o środki, mający pomysł, odwagę i chęć, nie dostanie tych środków z Unii, bo nie będzie dokumentu spójnego, co jest wymagane przy tego typu działaniu. Czyli na pewno mamy iść w kierunku, moim zdaniem, zapewniając, że strategii mamy wywalczony funkcjonalny po części obszar gospodarczy staszowski, czyli zapewniający kierunek możliwości w części, przynajmniej gminy, stworzenia przyjaznych warunków do tej przedsiębiorczości, która się powinna rozwijać. I powinniśmy iść w tym kierunku, czasami czekając i godząc się na niższy poziom, na niższy standard tych działań z zakresu społecznego, zaspokajania potrzeb. Bo to też o tym mówimy, no przecież możemy dzisiaj wysprzątać to miasto, choć czasami jak się wejdzie i w Kielcach z 50 metrów od siebie, to jest gorzej z Polacy jak w Staszowie. I dzisiaj narzekający malkontenci, że gdzieś tam papier, bo nie rzucił do kosza, tylko zobaczy gdzie indziej. To są też elementy, które pochłaniają ogromne pieniądze z naszej strony. Więc ja bym szedł w kierunku, że musimy zmienić sposób nastawienia, myślenia naszego społeczeństwa, żeby chciała tu zostać. I powiem tak, chcieć pracować, bo wbrew pozorom pracy jest dużo. Czyli możemy już budujmy kapitał społeczny, ale też pobudzajmy, czy budujmy przedsiębiorczość. Niewygodny kapitał społeczny. Czasami niewygodny, czasami takie dyskusje, tak? Umówmy się, że nie wiem, spotykajcie się Państwo chociaż raz w miesiącu w jakimś takim luźnej dyskusji. Żebyście rozmawiali, wciągali ludzi, różne grupy społeczne, rozmawiajmy ze sobą, to wtedy trochę będzie też inaczej. Proszę. Ja bym tu przyszła, zostało zadane pytanie, jak ja sobie wyobrażam to miasto za 10 lat. Mam milion pomysłów, ale wydaje mi się, że to, co ja bym chciała mieć, to chciałabym mieć miasto możliwości, gminę możliwości. I pod tym się kryje tak naprawdę przede wszystkim praca. I to jest pytanie, w których branżach, w których branżach ta praca powinna być. I wydaje mi się, że to będzie turystyka jednak. Wiele osób, które przyjeżdża do Staszowa, to faktycznie mamy zły ten wizerunek, tak? Ale jednak ludzie przyjeżdżają do Staszowa i zachwycają się nie tylko naszą gminą, ale też gminami dookoła. Powiat staszowski jest naprawdę bardzo bogaty w różne atrakcje turystyczne. Więc myślę, że to intuicyjnie, żeby turystyka była dobrym kierunkiem. Też się zgadzam, że zakłady produkcyjne, które były wspomniane, bo to są jednak miejsca pracy dla osób trochę mniej kreatywnych i twórczych. No i cały sektor oczywiście drobnych usług, tak? Dla mnie miasto możliwości to też jest miasto z ofertą kulturalną i społeczną, czyli jest to miasto, w którym po prostu się dobrze żyje i młodym, i rodzinom z małymi dziećmi, i seniorom. Chciałabym, żeby to było też miasto, w którym się ludzie rozwijają, bo kiedy się rozwijają i są ze sobą, to się lubią, rozmawiają, o czym Pan przed chwilą powiedział, a bez tego nie ma rozwoju, bez kontaktu między ludźmi. Jeszcze chciałam zwrócić uwagę na sprawę mieszkań, bo też jest też w Polsce się przytacza taka dyskusja, że starzeje nam się społeczeństwo, przede wszystkim chodzi o pracę, ale też mieszkania są bardzo niedostępne dla młodych małżeństw. Więc nie wiem, czy nie byłoby jednym z fajnych pomysłów włączenie też elementu, nie wiem, jakiegoś programu mieszkania dla młodych, coś takiego, żeby ożywić starszych, tak? Bo wiele osób wyjeżdża za pracą, ale też wyjeżdża z tego względu, że nie ma pracy, więc nie stać go na mieszkanie tutaj. I wyjeżdża do Warszawy, zarabia duże pieniądze, tam tak naprawdę zarabia tylko na to mieszkanie. Bo nie ma życia. To się sprowadza do pracy. Wszystkie elementy. Wszystkie elementy. Tak. I ta wygoda życia, ta przyjazność sprowadza się do tego, że na to trzeba mieć pieniądze. Znaczy to jest praca. Czyli musimy przede wszystkim tak, w większym stopniu jeszcze pracować, w większym stopniu podnosić, bo my jesteśmy społeczeństwem w Staszowie, który pomimo niskiego bezrobocia, statystycznie ma niskie dochody.
To się całe województwo cierpi. No. To jest najniższa średnia krajowa. W tym województwie są wyrębki na skutek błędnej polityki państwa. Bo w jednej same Kielce mają 2,5 razy więcej na mieszkańca do dyspozycji. Ja mówię tylko o samorządach, co się przekłada również na kieszenie. Jak również miasta typu Ożarów, Połaniec, Bliski, gdzie widać dynamiczny rozwój. Całkowicie większy zabezpieczony poziom świadczeń społecznych, zadowolenie ludzi. Łatwo być zadowolonym w mieście, kiedy jest wszystko pod ręką. Kiedy na to wszystko stać. Człowieka, bo ma w kieszeni, bo więcej zarobił. I miasto, bo ma więcej z tych podatków, które człowiek zapłacił, na to, żeby zaspokoić jego potrzeby społeczne, choćby w postaci czystości czy czego. Więc nasza strategia na to, uwzględniając te prawne aspekty, musi być stosowana, uwzględniając w danych warunkach. Nie zmienimy poprzez strategię. Natomiast musimy je wykorzystać. Czy ktoś jeszcze z Państwa, proszę? Chciałam dokończyć tylko, bo do tego mojego katalogu ja wpisałam bardzo ważne słowo kreatywność. To niestety no, ma to związek z młodymi też. Mi się wydaje, że powinniśmy postawić na młodych, bo mamy bardzo dobrą młodzież, która wychodzi ze szkół średnich. I tutaj pan starosta właśnie już mówi tak, później rodzice pracują tu i utrzymują tych studentów w Krakowie. Później ten w Krakowie znajdzie tą pracę i nie wróci tutaj, tak? Więc tak naprawdę no, to jest chyba ten największa słabość nasza. Ale młodzi ludzie potrzebują też atmosfery do tego, żeby często ich szalone pomysły spotkały się z dobrym klimatem, z dobrą atmosferą, to oni je zrealizują. I tutaj bardzo brakuje mi w Staszowie takiej atmosfery właśnie otwartości na kreatywność, otwartości na nowość i chciałabym, żeby za 10 lat to było miasto możliwości realizacji tych szalonych pomysłów. Związane z pracą. Czy ja mówię też? A już mamy kolejkę, to będziemy dwóch mam odwiedzić trochę głos, ale na chwilę proszę. Ja troszeczkę może inaczej, bo od drugiej strony, bo zastanowiłem się tak, dlaczego na przykład ja nie wyjechałem z Staszowa, czy tam, a jeszcze ściągnąłem tutaj żonę, zamiast się wyprowadzić do Bliska na przykład, tam gdzie ona mieszka, skąd ona jest, prawda? No przecież taka była możliwość. Wiele osób sobie tak się zdarzyło, że zostało w miastem Staszowie. Na pewno praca w jakiś sposób to wiąże, ale z drugiej strony to mam wrażenie takie, że na tym, żeby ludzie wracali do budynków, nie tylko ta praca będzie brana pod uwagę. I ja sobie zapisałem też takie hasło, trochę podobne do twojego, bo miasto jest gmina przyjazna mieszkańcom, ale nie w tym kontekście, bo tutaj się przewijał jakieś tam prace zabaw, parki i tak dalej, bo na pewno to też jest potrzebne, żeby ludzie się dobrze czuli. O teraz zastanówmy się, co będzie wiązać osobę, która mieszka w Staszowie, a pracuje w Kielcach, żeby się do Kielcy przeprowadzić. Albo do Błańca, jak będzie strefa inwestycyjna, bo powie tak, na pewno jest nas. I my tak nie zatrzymamy ludzi w ten sposób. Znaczy, tu jest kwestia, wydaje mi się, że powinniśmy sobie, że trzeba wybrać ten jeden cel. W niego się wiadomo, że będą wpisywać różne inne zagadnienia, bo jeżeli na przykład założymy sobie ten temat miasto lubi na przyjazne mieszkańców, to wiadomo, że też musimy brać pod uwagę, żeby oni mieli zatrudnienie, żeby mieli też gdzie wyjść na spacer i tak dalej, żeby mogli się rozwijać w jakichś kierunkach, prawda? To nie jest tak, że jeżeli my wybierzemy sobie jeden cel, który będzie głównym jakby motywem przewodnim strategii, to my wykreślamy wszystko inne, że już nie zbudujemy obwodnicy, że nie zrobimy tam, prawda, czegoś, co ktoś sobie zaplanował. To przyjazność mieszkańców można wszystko podciągnąć. To też nie szalejmy, tak? Bo bycie przyjaznym dla mieszkańców, to zacznijmy tak od wielu bardzo takich rzeczy, to jest wszystko. To jest bardzo ogólne hasło, natomiast... A to czy idea jest słuszna, tylko czy to jest to, co przemówi do mieszkańców? Bo na decyzje na przykład osób, które będą u nas zakładać działalność, będzie wpływać to, żeby byli ci ludzie na miejscu, to jest pierwsza sprawa, którzy będą chcieli inwestować, żeby mieli ludzi wykształconych do pracy. Też nie będzie tak, wydaje mi się tutaj, że wierzę w oświatę, bo od kilku spotkań się tu przewija, że tu w technikum na przykład nie ma jakiegoś kierunku czy coś. Nie mamy w ogóle systemu takiego poza systemem oświaty, żeby na przykład firmy potrafiły, żeby się pojawiły kursy takie, które nie są koniecznie robione przez nasz system oświaty, tylko na przykład ja nie jestem uczniem, a chciałbym na przykład zostać stolarzem, to żeby sobie poszedł do takich kursów, żeby stolarzem został, tak? Bo dlaczego nie? Jest możliwe. Nie przeszkadza, nic nie przeszkadza osobie, która ma na przykład, nie wiem, doktorat z filozofii, być kucharzem i pracować w kuchni. Nikt tego nie ma. Wielokrotnie nie potrzeba do tego szkoły, nawet 3-letniej, nawet roczny, bo to jest całkiem inna rzecz. To są pewne umiejętności miękkie, to są pewne chęci, tak? Czyli ten kapitał ludzi, którzy
chodzi o to, żebyśmy zauważyli coś, co nie tylko jest samorząd, nie tylko jest oświata, ale gmina składa się z różnych konglomeratów i dotyczących przedsiębiorców i wszystkich innych, którzy też muszą jakby być brani pod uwagę. Musimy znaleźć takie rozwiązanie, żeby nie opierać się tylko na tym, co my, że gmina da na coś pieniądze, czy ktoś tam da. Ale teraz na takiej zasadzie, że można powiedzieć, że pytanie jest, czy społeczeństwo, czy wielu ludzi po prostu nie radzi sobie w cudzysłowie z demokracją, z tym, że teoretycznie masz prawo wyboru, ale sam nie wiesz, co możesz zrobić. Że każdemu trzeba doradzać, tak, to w tej chwili jest takie zjawisko, że wiele osób potrzebuje, trzeba mi doradzić, podpowiedzieć, tak? Nawet nie wie czasami jak szukać informacji, gdzie szukać tej informacji. I to się rodzi pewien analfabetyzm trudny, występny. Proszę. Pan starosta mnie tutaj sprowokował do wypowiedzi. Ja myślę w ten sposób, że tak jak pan Paweł powiedział, że w tej chwili jesteśmy na etapie zbierania koncepcji tematów do przygotowania strategii. Tak, tak. Z tym jeszcze natomiast później, jak pan zapowiedział, będzie jakiś ten szczelek tej strategii. Tak. No i następnie włączą się specjaliści, którzy już dostosują na podstawie przepisów unijnych i znajomości tematu, które z tych elementów wybrał. Ja przesłałem 6 tematów mailowo na skrzynkę podaną przez pana. Kilka osób tu będących na sali zna mnie z tego, że zawsze byłem i jestem orędownikiem wody. Woda jest źródłem życia. To jest jeden z elementów dziedziny życia, która jest nieodzowna w Staszowie również. Prawie 20 lat temu zgłosiłem wniosek dotyczący zbiorników retencyjnych na Wójce Żadnej Kopaniny. O powierzchni 41 hektarów, dwa zbiorniki po 20-21 hektarów. To, jak nie wiadomo, jest w realizacji. Najtrudniejszym elementem to był wykup gruntu, ale niemniej jednak koncepcja pozostaje w dalszym ciągu według mnie aktualna. Woda w takim zbiorniku retencyjnym, mamy przykład o wodzie w Gorejowskiej, jest ogniwem dominującym środowisko. To nie muszę chyba uzasadnić, bo każdy sobie zdaje z tego sprawę. Poza tym jest możliwość zabezpieczenia kilkudziesięciu stanowisk pracy na pewno. Tam mogą lokować swoje warsztaty czy jakieś punkty przedsiębiorcze i dawać ludziom również zatrudnienie. Woda jest źródłem życia. Z raportu Wojewódzkiej Komisji Ochrony Środowiska wyczytałem, że Świętokrzyskie, a w tym i Staszowskie, w zakresie retencji jest bardzo mizerny. Stąd też mój inny pomysł wniesiony do burmistrza w tej kadencji o wybudowaniu stopnia wodnego na rzece Czarnej na poziomie parku dzisiejszego. O walorach tego nie muszę mówić. Następnym moim pomysłem to było wykorzystanie wypływu wód mineralnych w Staszowie pod dębkiem i zbudowania po prostu ujęcia tej wody i tworzenie staszowianki. Dlaczego nie możemy sprzedać staszowianki? Nawet zwróciłem się do przedsiębiorcy, żeby zainwestowali w to. Następna sprawa, to pani Maciu, jest. Ja też jestem za tym, żeby Staszów atrakcyjnić i ściągać turystów. Bo my nie robimy przemysłu turystycznego w Staszowie. PTTK koło, które istnieje, ono organizuje wycieczki na zewnątrz, czyli wywozi nam pieniądze. To chodzi o taką organizację, to jak pani Rasta mówi, co Kurozłęka popier robi, czy wziął się do tego wiązownicy Piedro, prawda? My powinniśmy czymś imponować Staszowie, żeby tu ściągać ludzi, żeby zostawiali pieniądze. Uciekają nam zabytki, Między innymi ucieka nam kuźnia na ulicy Szpitalnej. Jest w tej chwili do osiągnięcia zabytkowy młyn z pięknym wyposażeniem, który powinien być w jakiś sposób zagospodarowany. Następna sprawa to jest taka, że ja proponuję, bo pytał pan o Wydląd Staszowy. Więc między innymi w tych granicach, o których pani mówiła też,
widzę skansen wsi Staszowskie wzdłuż kanału rzeki Czarnej. Opis tego mam tutaj przygotowany. Następnie mój pomysł dotyczy również budowy obserwatorium astronomicznego w Staszowie w układzie wzmocnienia, powiedzmy, nawet ściślenia. To tyle chciałem powiedzieć, dziękuję, jako elementy związane z tym, co się da tutaj w Staszowie widzieć na przyszłość. Dobra, dziękuję. Kto z Państwa? Może ja jeszcze, żeby my się zebraliśmy, to uważam po to, żeby wysłuchać wszystkich propozycji mieszkańców społeczeństwa. Jak chcemy do Staszowa kogoś przyciągnąć, jest to nasze miasto, musimy stworzyć infrastrukturę. Tak sportową, rekreacyjną, jak i osiedlową. Żeby ludzie tu chcieli mieszkać, a nie wyjeżdżali gdzieś, jak ja chcę skorzystać z czegoś, żebyś nie musiał szukać. Tak jak mamy teraz w powiecie basen, jest to konkretne. Teraz musimy iść za tym, żeby z tych środków, póki jest możliwość, stworzyć sportowe boisko. Mamy beznadziejnie. Na osiedlu trzeba zagospodarować tereny, żeby młodzież zamiast niszczyć, żeby miała. Jest Orlik, trzeba iść teraz za ciosem trochę więcej dla tej młodzieży, dzieci. Nie tylko dla dzieci, dla dorosłych. Dla społeczeństwa mieszkania są. Trzeba pomyśleć o tym, że tak jak ja w swoim bloku zarządzam 20 lat, jesteśmy w powiecie jeden budynek, który ma baterie słoneczne, własną kotłownię. Teraz szukamy, i to trzeba ująć w strategii też, pozyskanie środków na termomodernizację. Przecież możemy jako miasto wpisać i całe osiedle na przykład pozyskać środki dofinansowanie przy wspólnym udziale własnym na termomodernizację, zmienić wygląd. Mieszkania będą atrakcyjniejsze, ludzie mieszkają. Dzięki tym moim działaniom, mówię, w budynku jest najtańszy czynsz w Staszowie. To przynosi efekt. Teraz mamy kotłownię, gdzie jest też pan burmistrz i jego ludzie do tego doszli, że jest gaz. Wspólnie inicjatywa, kiedyś ze mnie się śmiałem, że my zbankrutujemy na gazie, jak będziemy kotłownię. A ja przez 20 lat nie podniosłem ceny ciepłej wody. To jest właśnie takie wszystkie drobne, składają się na całość. Szanowni Państwo, żeby rozszerzyć troszkę tak, jak Pan Paweł oczekuje tej wizji, to ja powiem może taką rzecz. Ja widzę Staszów za 24 lata, gdzie udało nam się ograniczyć rozproszoną zabudowę na terenie gminy. Bo to są koszty, które później musimy świadczyć. Mamy gminę, którą mamy zbyt daleko rozproszoną zabudowę. I oczywiście, używając wszelkich metod planistycznych, zgodnie z prawem, musimy dążyć do tego, żeby zabudowa była zagęszczona. Bo to się łączy z kosztami życia w tym społeczeństwie. Mamy wysokie koszty życia, też nie ma co ukrywać. Ale to też spowodowane elementami rozproszonej zabudowy, niewłaściwej zabudowy, ale to nie tylko nasza wina w tym momencie, tylko mówię, dążyć możliwymi sposobami. Na pewno tak, bo ta infrastruktura mniej kosztuje, mniej jej trzeba zrobić. Mniej tych dążeń. Zmniejszamy mentalność ludzi, nauczyć się, żeby nie szedł, bo ma działkę pod lasem, ładnie wygląda, bo on nawet nie rozumie, że go nie stać na tę działkę. Nie dlatego, że tam dom sobie buduje, tylko nie stać go, bo później nie będzie mógł sam doprowadzić, zadbać o wodę, prąd, drogę, kanalizację. A miasto społecznie już nie będzie musiało. No nie będzie musiało. Więc wymuszamy. Ale to jest później to nastawienie, więc zmiana kapitału ludzkiego, nastawienia wiedzy na ten temat, że to jest przyszłościowa rzecz. Zmniejszyć koszty, niech tych działań się da, a zwiększyć możliwość zarobkowania pieniędzy. Czyli mówimy o miejscach pracy w różnych formach. Nie może być tak, że zadbamy tylko o boiska i basen, tak? I dzisiaj braknie środków na to, żeby na siłę kogoś przekonać, żeby skorzystał z tego basenu, czy z tego boiska. Bo wybudowaliśmy basen na terenach miejskich, bardzo potrzebny. Szereg infrastruktury turystycznej, sportowej w postaci boisk czy świetlic.
No na początku, jak żeśmy mówili, obiecali, że to zrobimy, to były głosy tak, wybudujcie, nie przejmujcie się, my sami zrobimy wczynienie społeczne, nie potrzeba nakładów. A dzisiaj, nie dość, że trzeba im pokosić to boisko, tak? No to jeszcze trzeba iść i zachęcić, żeby wyszli na to boisko, bo jak się nie zrobi organizacji zawodów z festynem, z kiełbaską, z medalem, za cokolwiek, to po co, jak on ma internet, telewizor. Więc musimy też zmieniać mentalność. Teraz upatruję szansę w obszarze tej części gminy rozwoju terenów inwestycyjnych. Ja również proszę wziąć pod uwagę, że stajemy się jednym z centrów dostępności do sieci informatycznych. Jesteśmy węzłem tutaj. Dla mnie jest to szansa. Dobrze. Szanowni Państwo, ja chciałbym teraz kilka zdań powiedzieć. Mówiłem na konferencji, czy na tych warsztatach kolejnych, to Państwo powinniście mówić, ale na kilka, 5-10 minut chciałbym na kilka rzeczy zwrócić uwagę, które wyszły z dyskusji. Pierwsza rzecz, cytat, który będę powtarzał na każdym spotkaniu. Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich. Jednostki i grupy społeczne, to jest coś, co wiemy. Jeżeli nie zaktywizujemy organizacji pozarządowych, firm, nie macie szans. Czasy to jasno i świadomie powiedzieć. Jeżeli ludzie nie będzie się im chciało chcieć, to gmina czy powiat nie są w stanie zrobić nic. Możecie stworzyć ładną, pełną infrastrukturę techniczną, możecie wyremontować rynek. Co z tego? Nic. Więc to jest to wyzwanie, które tu się pojawiło z tym kapitałem społecznym, z tymi ludźmi. Możecie również pobudować tak ładne boiska, ale trzeba to utrzymywać, jeszcze trzeba zaganiać tam ludzi. Może to nie jest potrzebne, tak? Może trzeba się w drugą stronę zastanowić, czego ludzie chcą. Pani mówiła o możliwości. Magia to jest też kolejna rzecz, tak? Rozwój społeczny jest wzrostem wolności ludzi w możliwości życia w taki sposób, jaki jest dla nich najlepszy. Chodzi zatem o zwiększenie możliwości wyboru. I to jest ta zabawa. I nie da się w całym obszarze mówić, tak? O możliwości, ale są dziedziny, w których musicie się skoncentrować i te możliwości robić. Problemy, tak? Jeżeli mówimy o strategii rozwoju, musimy mówić o problemach. Tutaj już ileś problemów padło, ileś rzeczy zostało powiedziane. Ale musimy jasno i otwarcie walnąć w pierwszy, tak? Mamy taki problem. I od tych te problemy my diagnozujemy. Za chwilę taką szybką diagnozę sobie zrobimy. Następna rzecz. Proszę Państwa, strategia. No, to Wy będziecie tworzyć tą strategię. Mamy tak ileś elementów do zrobienia, mamy cele nadrzędne, misje, obszary priorytetowe. To wszystko będziemy wybierać. Chciałbym, żebyśmy między tym a następnym spotkaniem, żebyście się nad tym zastanawiali. Nie literalnie, tak jak to merytorycznie gdzieś tam wygląda, tylko gdzieś sobie to w głowach układamy. Co jest tak naprawdę celem tego miasta na najbliższe 10 lat? Co tak naprawdę jest tutaj ważne? Jakie to mają być te rzeczy? Pojawiała nam się tak turystyka. Okej, okay, ale co zrobić z tą turystyką? Jeżeli to województwo generuje, nie wiem, przyjmijmy 300, 400, 500 tysięcy turystów rocznie. Plus do tego dochodzi tam 60 tysięcy kuracjuszy, 70 tysięcy kuracjuszy rocznie w uzdrowisku. Ile z nich przyjedzie? Przepraszam, wystarczone. Tak? Jaki to jest wystarczone? Jeżeli Kurozmęki generują, nie wiem, 70, 80, może 100 tysięcy ruchu turystycznego. Czy to jest aż tak dużo? Na województwo jest to średni wynik. W skali kraju jest to niewielki wynik. Więc co jest potrzebne, żeby ten wynik poszedł do góry? Zbiorniki wodne, no powiedzmy sobie jasno, uczciwie, to nie jest coś, do Warszawy, jak przyjedzie do Świętokrzyskiego, żeby jechać ten zbiornik. Warszawa, jak myśli, że chce jechać ten zbiornik wodny, to ma, przepraszam bardzo, ale kilka różnych innych kierunków. Tak? Więc pomyślmy, jaki ma być pomysł na przyciągnięcie tutaj turystów. Jeżeli mówimy o przedsiębiorczości, aż się prosi, mieliśmy wcześniej spotkania dotyczące młodzieży, tak? Inkubatory przedsiębiorczości. To była kreatywność, to jest właśnie kolejna rzecz. Tak? Wydajemy pieniądze na oświatę, wydajemy na różne rzeczy. Może zainwestujmy w coś, co sprawi, że jestem człowiekiem, który chce założyć firmę. Okej, okay. Dostajesz, tak? Lokal dostajesz, jakiś tam doradca. Dajmy mu szansę. Na tym to się kręci w wielu miastach. To trzeba, w to też trzeba zainwestować. To nie jest droga, boisko, wodociąg czy kanalizacja. Bo w to można zainwestować każde pieniądze. Każde pieniądze.
I tak znajdą się żywcy, bo wiedzą, że tego nie ma i to się nie udało. Tak? Ale to nie generuje nam i nie gwarantuje nam ludzi, którzy tutaj. Jak chcę tą edukację zrobić, skoro Państwo pieniędzy poszło na program zakładania firm przez osoby bezrobotne. No. Tak, bo jesteśmy troszkę mądrzejsi, tak? Bo pierwszy ten duży okres programowy już mamy ze sobą. Zobaczcie, ile pieniędzy poszło na zakładanie firm przez osoby bezrobotne. I to jest właśnie to, tak? Nie inwestujmy w osoby, które po roku rozwiązują te firmy i wyprzedają sprzęt, który kupili z dotacji i dalej widnieją w statystykach. Zainwestujmy w ludzi, którzy nigdy nie będą widnieć w statystykach Urzędu Pracy, ponieważ są zbyt przedsiębiorczy i ich trzeba wesprzeć, tak? Ale oni wygenerują miejsce pracy. Młodzież w gimnazjum była przedsiębiorcza, a nie była uczona przedsiębiorczości. Na bezrobociu. Sprawmy, żeby przedsiębiorczości uczyli ludzie, którzy są przedsiębiorcami, którzy kiedyś szukali pracy, którzy kiedyś znaleźli pracę. Ludzie, którzy są aktywni zawodowo. Ale przedsiębiorczość, w mojej opinii, to jest pewna postawa, tak? Ten sposób patrzenia na świat. I to jest bardzo głęboka rzecz. Tego się nie zrobi na szkoleniu. Ale postawę można wziąć, jeżeli z rodzicami jest problem, bo na przykład są bezrobotni, bo na przykład korzystają z pomocy GOPS-u, bo na przykład od 30 lat pracowali w jednej firmie, czy od 20, bo raz w życiu, albo nawet nie zmienili pracę, to jaki oni dają wzorzec, przepraszam bardzo, tak? I to trzeba sobie uczciwie mówić o takich rzeczach, że zmiany, które obecnie zachodzą, to nie jest zmiana, która gdzieś tam kiedyś się może coś wydarzy. To jest już tu i teraz. I to dostosowanie się do tego, to nie jest łatwe, to nie jest proste. Strategią nie zmienimy pewnych mechanizmów dystrybucji tych środków, czasami niewłaściwych poprzez wspieranie tych osób, które faktycznie tego nie powinny dostać, bo nie jest to naszej gestii, naszym zdaniem. Natomiast ewidentnie sposób nastawienia społeczeństwa, myślenia, musimy to zbudować. Tak? Bo mówimy tak o turystyce w Kurzwęgach, a jednocześnie Sarosław wspomniał, że w Kurzwęgach wieś wymiera. Tak? A ja powiem tak, z jaką wielką radością wyjeżdżając od Popiera, któregoś z tych, którzy przychodzą do mnie po parę złotych na życie, bo nie płacą na mieszkanie, zobaczył i chciał mi szyby umyć, wyjeżdżając. 70 tysięcy. A już chyba droga została naprawiona, się tak nie ale powiedział. Nie mówię. To jest pomysł na ale nieraz mi tak przyszło i nie temu już powiedziałem, tak? Bo przyszedł i mówi, bo nie ma pracy, nie ma nic. Ja mówię, że ty w Kurzwękach mieszkasz, nie masz roboty. Bo ci ludzie nie potrafią, tak? Oni tak nie patrzą w ten sposób. Korzystać. Tak. Ale widzicie, ale pracuje już nad takimi, tak? Nie gdzieś tam na górze, nad takimi już musimy pracować. Państwa, trzy trendy. Praca projektowa, zadaniowa, praca online i zakupy online. Czy nam się to podoba, czy nie? Internet wchodzi do naszego życia z butami, z kopytami i tyle. Musimy o tym też pamiętać. Mówiliśmy o organizacjach pozarządowych. Jestem ciekaw, ile dzisiaj o 19 będzie na spotkaniu organizacji pozarządowej. Jaka nie, będzie ta... Nie daj Boże, oby nie było tyle, co młodzieży. Jaka będzie ta aktywność, tak? Ale zorganizujmy, panie komisarzu, raz w miesiącu spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Niech przyjdą, porozmawiajcie, ustalcie jakieś rzeczy. Do przodu. Musi być tkanka organizacji pozarządowych, musi funkcjonować. Co wytwarzamy w urzędzie, a co osiągamy w społeczeństwie? To padło, tak? Budujemy boiska, budujemy wody i co z tego? Tak? Wydajemy pieniądze. Wydajemy pieniądze. Super, bo to jest potrzebne, bo mieszkańcy protestują, bo chcemy mieć to i tamto. Ale czy to przynosi efekty w rozwoju miasta? Poza tym, że powstało coś i miło popatrzeć, fajnie. Może ktoś jest zadowolony, ale czy to sprawiło, że chociaż, nie wiem, 10 ludzi zostało w Staszowie przez to? Nie. Wyjechało przez to. Przez to wyjechało? Może nie. Pewne rzeczy nie. Musimy też wziąć pod uwagę, panie Pawle, i wziąć pod uwagę, że musimy robić. Że są elementy, które chcemy czy nie chcemy, w związku z przepisami wykonać musimy. Burmistrz, nie było przez to. Nie, oby nie ubyło. Tego zostało chociaż. To społecznie będziemy podnosić burmistrz. Tak, tylko że jeżeli to co robimy, okazuje się, że w sprawie, że co roku do budżetu musimy dołożyć kolejne 100 tysięcy do utrzymania tego, a nie wzrosło nam przez 100 tysięcy, no to przepraszam bardzo. W przypadku kanalizacji, panie Pawle, powiem tak, rząd za to odpowiada. A samorząd podpisał ustawę, że do 2016 wszyscy robili kanalizację. OK,
określone wskaźniki. Jeżeli tego nie zrobimy, to zamiast wydać 100 tysięcy, wydamy 200 z czego? Zgadza się, przyjmujemy kwestię, tak, kanalizacji, ale umówmy się... Tych niezbędnych elementów, które grożą nam sankcjami. Ale umówmy się, że na wszystko nie starczy nam pieniędzy na takie rzeczy. Oczywiście, że tak. I teraz chodzi o to, żebyśmy chociaż część tych pieniędzy, połowę wydawajmy, ale połowę inwestujmy, tak? Niech pan powie taką rzecz, bo jesteśmy przed nowym budżetem unijnym, prawda? I co możemy stworzyć i wspierać przedsiębiorczość, jeżeli nie będziemy mieć wkładów własnych? No, ale co to znaczy, jak nie będziemy mieli wkładów własnych? No, każda inwestycja musi, trzeba do niej wnieść pieniądze. Żona, jest taka teoria, która mówi o tym, że zanim pozyskujesz pieniądze z dotacji, to zastanów się, czy jakbyś miał na kupce te pieniądze, czy ty byś zainwestował. Dokładnie tak. No ale jak... Nie, że dostanę dotację, to zrobię. Nie, jakbyś miał swoje własne pieniądze na kupce. A na co byś wydał te pieniądze? Czy dołożyłbyś się do tego projektu? Tak? Ale jak nie masz pieniędzy? Proszę pana, a dlaczego nie masz, tak? Właśnie. Bo pytanie. Jeżeli w tej chwili mówimy o sytuacji, czy mamy pieniądze na wkład własny, czy nie, w perspektywie najbliższych 5-7 lat, no to jak powie ktoś, że nie ma, no to siadaj, siadamy i szukamy tych pieniędzy. Ile znajdę, nie wiem. Ale nie może być takich sytuacji, przepraszam, kiedy za chwilę powiemy sobie o nowym RPO, kiedy możesz dostać 85% dotacji, a ty nie masz 15%. No to przepraszam, no to co ty chcesz? Sorry, to jest znowu brutalność w drugą stronę. Musisz się, trzeba się zastanowić, czy 12 milionów, przepraszam bardzo, wydawane na oświatę, to wyobraźmy sobie, żeby z 12 zostało 10, to mamy 2 miliony, a jak mamy 2 miliony na wkład własny, to robimy inwestycje za 10. O, tak? Robi wrażenie? Robi. No i teraz... Ale niech pan teraz powie, jak poszukać pieniądze, kiedy pan ich nie ma. Żona, przepraszam, jako człowiek, który pracował 4 lat zarządzał gminą, jako człowiek współpracujący kilkanaście lat z gminami, ja nie znam gminy w tym województwie, która nie ma pieniędzy. Dzisiaj pokazał się taki ranking, ktoś tam policzył, że dwie gminy w województwie nie wzięły ani złotówki z RPO. No tak się składa, że jedną znam stosunkowo dobrze, drugą szkoda gadać. I ten wójt się wypowiada, tak, że no, tam że niedawno tak, że rządzi i tak dalej. No, no może bez komentarza, ustawiamy sobie pewne rzeczy, tak? Nie ma takiej możliwości, tak? Okej, pozyskiwał z prowóz, z kapitału ludzkiego, ale, proszę Państwa, no to co samorządy mają robić? Ale mam pytanie, czy to dobrze, że nie wziął tej złotówki, czy to źle? No jak można powiedzieć, że dobrze i robi inwestycje za 2 miliony z własnych pieniędzy? No przepraszam, tak? No ma te 2 miliony. Dobrze rządzi. No to jakby pozyskał, to by zrobił za 10 milionów, no ludzie, no. Nie, ale... Panie wykładowcze, ja przepraszam, ale mnie chodzi o coś innego. No to dobrze, to się nie rozumiem. Że ma pan pusty budżet. Nie ma pustego budżetu w tym województwie. Nie ma? Ale nie ma. A jak jest deficyt? A jak jest deficyt, to nie jest pusty budżet. Proszę, ale o firmę rozmawiamy? O gminie. Nie, no to jeżeli rozmawiamy o budżecie gminy, to ja panu gwarantuję, że w tym województwie nie ma pustego budżetu. Jeśli chodzi o firmę, zgadzam się, że mogą być firmy, których nie stać. Tylko jak ja panu powiem, że w tej chwili, ja jako przedsiębiorca też prowadzę obiekt turystyczny, w tej chwili też realizuję projekt unijny, idę do banku, tak, robię inwestycję taką za 400 tysięcy złotych, tak, 200 tysięcy mam dotacji, a 200 tysięcy bank mi daje kredytu. Jeszcze mi dokłada kredyt Nomad. Czyli ile jako przedsiębiorca dokładam do tego? Zero. Dobrze, no ale jak nie i teraz mam do spłacania kredyt, tak? Ale ten biznes, w który zainwestowałem, on mi będzie spłacał ten kredyt. I to jest pewien mechanizm. Oczywiście wielu przedsiębiorców, też, no, że tak powiem, doradzamy przedsiębiorcom, piszemy takie wnioski. Wielu ludzi w ogóle sobie nie zdaje sprawy, że taki mechanizm funkcjonuje. A jak się biznes huśnie? Proszę pana, widział pan biznes bez ryzyka? Dostawali dotacje na plantacji owoców, nie mówię czegoś, nie? Były dotowane. I w tej chwili z 3 zł cena wiśni robi się załóżmy 50 groszy. I gościu, żeby dostać dotację, bo założył sam, czy tam borówka nawet, na przykład borówki, gdzie była poprzedni rok, a ten rok jest 50%. Różnica w cenie, czyli biorąc kredyt do unijnego, tej dotacji unijnej, nie ma teraz na sprawę. Ale żona, to jest biznes, biznes wiąże się z ryzykiem, dlatego ja prowadzę bardzo biznesy, że nie idzie kredyt, to się trudno. No
nie da się, no przepraszam, można pójść na etap, przepraszam, brutalnie, albo szukać jakiejś działalności. Ja mówię o praktycznych rozwiązaniach. Ja mam przedsiębiorców, które się nie udało, ale to jest 1 na 10, 1 na 20, tak? Ale jak przychodzi przedsiębiorca i się daje, panie, a na co tą dotację można wziąć? Ja mówię, uuu, panie kochany, przemyśl, zastanów się. Czy ty byś to powiedział? To, co powiedziałem wcześniej. Czy ty byś wydał swoje własne pieniądze w tą inwestycję? Z tą dotacją. I wtedy podejmujesz ryzyko. Ale proszę Państwa, to jest działalność gospodarcza, obarczona ryzykiem. Ale proszę Państwa, zaczęliśmy tutaj mówić o dotacjach, o środkach rezerwowych. Mówimy o celach. Popatrzcie, mamy trzy cele, które postawiła Unia. Tak? Strategia Europy 2020. Trzy cele. Inteligentny rozwój, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu. Zwiększamy aktywność zawodową społeczeństwa. Aktywność zawodową. Mamy inteligentny, rola wiedzy i innowacji, kształcenie i technologii cyfrowej. Zrównoważone, wykorzystujemy zasoby. Tu o infrastrukturze się nie mówi. Mówimy o pewnych takich celach. Idziemy dalej. Mamy województwo, tak? Unia Europejska narzuciła pewne cele tematyczne. Nie, że województwo sobie wybrało, w co się będzie. Zostało to narzucone odgórnie. I to nie jest tak, jak to rozumiem. My też musimy się do czegoś podciągnąć, to stosować. O tym za chwilę będzie. Kolejna rzecz. Budżet, tak? Mamy 1 400 000 euro w województwie. Do rozdania, tak? Zaokrąglenie to jest 1 363 000. To jest tam przedostatnia pozycja w Polsce. Świętokrzyskie jest małe, no ale tak to statystycznie wygląda. I teraz ta kwota, problemy. W województwie to powiedziałem na konferencji, ale pozwolę sobie jeszcze raz powtórzyć. W województwie zdefiniowano 7 problemów. Zarząd województwa, w RPO określił 7 problemów. W Staszowie też musimy te problemy pokazać. Mamy depopulację mieszkańców województwa, ubóstwo, wykluczenie, niski poziom wykształcenia wśród osób bezrobotnych. Dostęp do opieki zdrowotnej, oferta edukacyjna niedostosowana do realiów rynku pracy. Zbyt mała liczba przedszkoli, wysokie opłaty i niski poziom technologii informacyjnych. Jesteśmy na ostatnim miejscu pod względem wykorzystania technologii informacyjnych w Polsce. Tak jest statystyka wojewódzka. Proszę Państwa, kierunki. Inteligentna specjalizacja. Czyli kierunki rozwoju województwa. Województwo pokazało. Takie mamy kierunki. I my musimy się szukać, to już przerabialiśmy też na konferencji, na naszej sobie to gdzieś tam zostało. I ostatnia rzecz, która jest ważna, podział środków. To też już wiemy. Na to są pieniądze. I w tych obszarach musimy się szukać. Szukać tych naszych pomysłów, bo nie jest nas coś tam wymyślić. Sztuka jest później, żeby to sfinansować i zrealizować. Żebyśmy tu się znaleźli. I mamy, tak? To są pieniądze tylko wojewódzkie. Mamy jeszcze kilka innych programów operacyjnych, gdzie też będzie można sięgać o pieniądze, ale to mamy najbliżej. Tu szukamy pomysłów. W tych działaniach. I w tych pomysłach będzie. Tak jak mówiliśmy, jeżeli mamy 1 400 000, policzyliśmy, tak wychodzi, ponad 50 milionów średnio na gminę, statystycznie. Staszów nie jest średnią gminą, idziemy do góry. Przyjmijmy, że strategia musi zawierać projekty, czy być oszacowana na jakieś, nie wiem, 150 milionów złotych na przykład. Na takich pomysłów szukamy, konkretnych rozwiązań. Oczywiście będziemy mieli, że cele główne i tak dalej, ale konkretnych rzeczy, które chcecie tu zrobić. Tylko nie znowu wydania pieniędzy, tylko zainwestowania pieniędzy. I to są te elementy, na których między tym naszym spotkaniem i kolejnymi chciałbym, żebyście się skupili, pomyśleli. Jak zainwestować, w co zainwestować pieniądze? W co samorząd miasta ma zainwestować pieniądze w najbliższych latach? Najbliższy. Za chwilę będą prace, burmistrz przygotowuje projekt budżetu na 2015 rok. To już się zaczyna. Zapowiedzi marszałka, bo pierwsze tam były, że 4 kwartał tego roku pierwsze nabory mogą być. Pomoc publiczna ma być gotowa 1-2 kwartał przyszłego roku. Niezależnie, mamy wybory samorządowe i tak dalej. Na pewno do półrocza, dopiero do 2 kwartału przyszłego roku jakieś nabory wniosków pójdą. Czyli jakieś konkursy na złożenie wniosków. Czyli trzeba być już gotowy. A co to jest 8 miesięcy? To jest nic. Tak? To jest pół roku. To jest
to nie jest tak, że my rozmawiamy, że a, coś tam się może gdzieś kiedyś wydarzyć. Tak, rozmawiamy o gminy, to wychodzi ponad 50 milionów średnio na gminę. Złotych. Do roku 2020. Na najbliższe 14-20, tak? Ponad 50 milionów. Co mogą wziąć przedsiębiorcy, to czego? I stowarzyszenia, i samorząd, tak? Jeżeli przyjmiemy, że Staszów pod względem ilości mieszkańców, wielkości i tak dalej, jako miasto powiatowe, no, że tak powiem, na pewno weźmie więcej, to będzie 70, może 80 milionów. Niech będzie 100. Niech będzie 100. Jeżeli do tego dołożymy wkład własny, który w przypadku samorządów będzie wynosił 20%, 30%, czasami pewnie 40%, a w przypadku firm 50%, to dochodzimy do 150 milionów dla samorządu, ale dla przedsiębiorców i stowarzyszeń. Średnio. Ja życzę Wam, żebyście w te 5 lat, tak, bilans dla Staszowa wyszedł 150 milionów złotych. Najskuteczniejsze pieniądze będą wypracowane wtedy, jeżeli będą przedsiębiorcy. I teraz właśnie, na to muszą się złożyć przedsiębiorcy, stowarzyszenia i samorząd. W Waszym interesie tu siedzących jest to, i tu mamy kilku przedsiębiorców, żeby już myśleć nad pomysłem na biznes, na dotacje. Bo jeśli przedsiębiorca zainwestuje, pozyska 2 miliony złotych, wyda 4, to stworzy kilkanaście, a może kilkadziesiąt miejsc pracy. Ale najważniejsze, zainwestuje te pieniądze w tym mieście. Czyli zwiąże się z tym miastem. Czyli zwiąże ileś ludzi z tym miastem. To samo stowarzyszenie, organizacje. W Polsce się nie podchodzi do organizacji pozarządowych, jako organizacji tworzących miejsca pracy. A to jest błąd. W krajach rozwiniętych organizacje pozarządowe tworzą nawet 20% miejsc pracy. Wszystkich miejsc pracy. Organizacje pozarządowe, nie firmy. Organizacje działające społecznie. I pytanie, ile macie silnych organizacji w mieście, które są w stanie wziąć takie dotacje? Tworzenie spółdzielni socjalnych. Tak? Kolejny temat. Czyli to pobudzanie jakiejś przedsiębiorczości. A tych pieniędzy jest sporo. Oj, na spółdzielnie socjalne będzie sporo pieniędzy. Tak? No, w zakresie religijności. No właśnie, tak? A to jest dla ludzi, którzy szukają pracy, którzy chcą coś zrobić. Może trzeba doradzać, może trzeba się zastanowić, tak? W ten inkubator strzelić, zatrudnić 2-3 osoby, albo bazować, że tak powiem, na zewnętrznych, po to, żeby wypłacić za efekty, nie za siedzenie i dyżurowanie. Teraz pociągając za język dalej, patrząc na tej kwoty, która jest na kwotę Staszu, 100 milionów złotych, tak? 150, tak. Zakładając. Jak patrząc na perspektywę podziału środków na przedsiębiorców, bo przecież to jest szacowane, na sprawy społeczne, szeroko wzięte. I patrząc też na samorząd, dlaczego o tym mówię? Bo jesteśmy w grupie, gdzie większość ludzi patrzy, że większość zadań jak gdyby przy tej strategii przypisuje infrastrukturze działaniom samorządu. Tak? Nie, bo tak wiesz, ale nie ma świadomość, że tych pieniędzy... Samorząd organizuje to spotkanie po to, żeby wszystkie zainteresowane strony, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, miały świadomość, spółdzielnie, miały świadomość, żeby się wpisały i żeby były wpisane na strony. Po prostu, nie, żeby się Jan Burmistrz stał, tak? Nie jest w stanie z tych 150 ugryźć nawet połowy. Przepraszam bardzo, tak? Nie. Chociaż stać nas jako miasto, bo wypadają głosy, że nie będzie szczego. Stać nas za rozmawiamy jako miasto całej kwoty. Jesteśmy w stanie jako miasto wziąć 150 milionów złotych. Ale popatrzcie Państwo, jeżeli. Że to złe pieniądze, to nie będą pieniądze zainwestowane. Macie Państwo korporacyjne gospodarstwa. Jest nieinwestycyjny. To mają być prowadzone. Oś projektowa konkurencyjna gospodarka 177 milionów euro. Razy 4 z kawałkiem, wychodzi tam nam z 800, tak? Na okrągło 700 z kawałkiem. 800 będzie łatwo do policzenia. 800 milionów złotych. Podzielone na 100 gmin, no bo statystycznie rzecz ujmując, wychodzi po 8 milionów na statystyczną gminę. Ale tam mnożyliśmy przez 2, to też wychodzi 16 milionów złotych dotacji dla firm w Staszowie. 16 milionów. Wkład własny w przypadku firmy musi być 50%. Czyli razem 2 wychodzi na 32 miliony złotych inwestycji firm w Staszowie. I teraz pokażcie mi firmy, które zainwestują w Staszowie w ciągu 5 lat 32 miliony złotych netto. Tak? To właśnie o to chodzi. To jest ta część tylko z jednego z 8 priorytetów. Z drugiej strony, Szanowni Państwo, chcę pokazać inny element. Tych pieniędzy nie ma dużo. Nie róbmy strategii,
mówiącej o tym, że środki unijne stworzą miasto, stworzą miejsca pracy. Bo załatwią wszystkie problemy. Część przedsiębiorców nawet nie będzie sięgała po środki unijne, bo one są zbyt trudne do osiągnięcia, zbyt duża odpowiedzialność. Będą inwestować swoje, to jest dobry biznes, bez środków unijnych każdy go zrobi. Środki unijne mają wspomóc dobry biznes, dobry, tu Basia powiedziała, zamożliwić o tym, że te pieniądze z pierwszej okresu programowania różne szły, jeżeli patrzymy przez rynek, że firmy padały, czyli jak gdyby były wykorzystywane niezgodnie z oczekiwaniami. One za krótko trwały, bo średni okres firm tam jest 4 czy 5 lat, w tej chwili on się skraca, tak? Trwałość projektów. Też trzeba to przyjąć. Ale ja dzisiaj powiem inną rzecz. Mamy na edukacji dużo rzeczy. Padła hasła uczelni. Nie ma w perspektywie następnego okresu czasu bardzo ani środków, ani potrzeby inwestowania w szkołę wyższą, moim zdaniem, bo to będzie wydatkowanie pieniędzy, nie tego, ale siedzi obok dyrektor Grabowski i Centrum Kształcenia Zawodowego. Jedno z trzech najlepszych województw, co jest naszą zaletą. A pieniądze na przekształcanie, na egzaminowanie, na zdobywanie kwalifikacji tych, którzy się wykształcili czasami i są nawet magistrami, bo nie chcieliby być w białych kołnierzykach chodzić, ale dla nich pracy nie będzie i nie znajdą. Muszą znaleźć przekształcenie i to, co ktoś powiedział, że dobrze było, żebym sobie poszedł na kurs taki i taki mówię. Zmienia się system kształcenia, egzaminowania. Tam są, będą duże pieniądze na ten cel i stworzenie wielkiego, prężnego ośrodka kształcenia kursowego, egzaminacyjnego na bazie centrum jak najbardziej brakuje dobrych elementów, ale to jest takie jeden z małych elementów, które jest. Wspomniał pan Stanisław o wodzie, bo pan Paweł go tak bardzo powiedział, że sam zalew to nic, ale mamy zasoby wody. Jesteśmy bogatą gminą, bo mamy zasoby wód, zbiornik główny wodny, a woda będzie coraz cenniejsza. Czyli wszystkie działania powinny być nakierowane na oszczędność wody i właściwe jego wykorzystywanie. Dzisiaj dzięki temu, że to mamy, to również w tym obszarze trzeba mieć pod uwagę zbiorniki retencyjne również. Natomiast znalezienia beneficjenta, który chciałby wziąć pieniądze na ten zbiornik, mieć pomysł i go uruchomić, zbudować, bo z pieniędzy podatników tego nie zrobimy, bo to będzie wydatkowanie pieniędzy, to nie będzie inwestycji. Tak? Czy nawet ta Staszowianka, może kolejowianka, tak? Bo to też kwestia, tak, mamy te zasoby, to też następny element. Mamy szeroki tor, szeroka wizja, która musi być, która pozwoli nam zdobyć pracę dla ludzi wyżej płatną. Czyli jak mówimy, informatyzacja małych województw, tam upatrujmy też szansy. Jak wspomniałem o tym, że Staszów stał się ogromnie ważnym węzłem informatycznym. Tak, z dostępem. Oto gmina też inwestuje dalej w tym kierunku, żeby to jest jak autostrada, bo brakuje nam dróg. Brakuje, ciągle narzekamy. Dzisiaj mamy dostęp i te wszystkie usługi, które się rozwijają w następnych latach, będą się musiały rozwijać i będzie. Już dzisiaj trzeba myśleć o pójściu w tym kierunku i wykorzystywaniu przedsiębiorcy przez wszystkich. Tak? O tym dzisiaj rozmawiajmy. W tym kierunku Państwo też jakby analizujcie swoje myślenie. Czy tutaj przyszło mi to na myśl? Czy to chcieliśmy to zrobić? Prosiłbym o to wymyślenie również i o to, żeby starać się pomyśleć w ten sposób, jak ograniczyć swoje potrzeby, swoją konsumpcję, czyli te wydatki bieżące, moje, żebym miał więcej na inwestycje, tak? Każdy z nas. Jeżeli tak zaczniemy myśleć jako społeczeństwo, to i miasto będzie miało więcej. Tak robią przedsiębiorstwa, tak? Jak te koszty, które możemy żyć na wyższym poziomie, bo możemy wziąć kredyt, wyjechać na czas do Chorwacji, bo sam tak. Bo chodzili za mną do mnie do pracy, o pracę, szukali pracy, a kiedy ja chciałem dać roboty za 1800 zł, bo trzeba poprawić kasę, to one na Chorwacji są, tak? Bo kredyt wzięła. Kto będzie sprawdził? Nie.
My za mieszkanie było 2 lata nie płacą. Tak? Ale raz w życiu pojechali. No ja mówię. Ale mówię o pewnej sposobie myślenia. Zadajmy o to, żebyśmy stali się miastem ludzi kreatywnych, odważnych, ludzi, którzy chcą inwestować. Widzą sens inwestowania. A sens jest, bo tych złych stron typu uciążliwości życia mamy trochę. Ale powiem, to jest też dobra cecha, bo jest co robić. Bo jak mnie na podpisie sobie powiedzieli, że nie mają czym skosić, bo wojsko zrobione wczoraj na sesji, powiedziałem, że urlop jele, to nie pokazuję się. Dobrze, więc to myślenie ciąg dalej, ale myślenie o inwestycjach. I na koniec dzisiejszego spotkania kilka danych statystycznych, które już tu mamy, to jednak pokażemy, bo o tym też jest tam było nawiązanie, ale po to, żebyście Państwo patrzyli na przyszłość tego miasta, na te kierunki rozwoju, konkretne rzeczy, żebyśmy na następnym spotkaniu mogli o tym porozmawiać. Kilka danych statystycznych. Staszów jako miasto, porównanie do wybranych miast, innych również powiatowych. Miejscowość zaludnienia, teoretycznie. Aha, mamy tak, różne miasta, później mamy średnią dla Polski i średnią dla Świętokrzyskiego. No to tutaj to bezrobocie, o którym była mowa. Średnio w Polsce mamy 8,8, średnio w Świętokrzyskim 11,3, Staszów 8,5. Tak, tak to statystycznie wygląda. Ludność według ekonomicznych grup wiekowych. Wiek przedprodukcyjny ogółem to macie 3756. Z czego? To jest 51% to są mężczyźni, 48% to kobiety. I to jest dosyć podobnie jak w Polsce, ale no mniej troszkę, tak? Macie tych osób, na przykład jeśli chodzi o kobiety, mężczyzn jest ciut więcej. Wiek produkcyjny. Tu mamy mężczyzn 53%, średnio i to jest wyżej niż w Polsce, a mniej niż w Świętokrzyskim, ale kobiet macie 46,84%. I to jest niższe niż w Polsce, ale wyższe niż w Świętokrzyskim. Ale różnice są niewielkie. Tutaj jest różnica. Wiek poprodukcyjny. Macie 32,6 mężczyzn. Jest to najwyższy wynik w województwie, z tych miast, które mamy. Wyższy od średniej wojewódzkiej i wyższy od średniej w Polsce. I to jest jednoznaczne. Jeśli chodzi o kobiety, już tak to nie wygląda. 67%, 67,32. I tutaj znowu jest to teoretycznie mniej niż średnio w Polsce i w województwie. No bo ludzie pracowali w ciężkich warunkach i wcześniej na emeryturę przeszli. Statystycznie, tak? Mówimy o pewnych statystykach. Da się to wytłumaczyć, tak? Dokładnie. Jeśli chodzi o bezrobotni ogółem, tak? W czwartek było 2086, teraz ma się 1415. Czyli słuchajcie, pytanie, czy jakby stworzył 1415 miejsc pracy, czy to by rozwiązało problem, tak? Strasznie brakowało ludzi do roboty. Ludzi do roboty by brakowało. Więc ile miejsc pracy potrzebujemy, patrząc na taką statystykę? Ale tak, 10%, moim zdaniem, no. 10% społeczeństwa w grupie osób w wieku produkcyjnym nie nadaje się do żadnej pracy. No nie, to zawsze mówi się, że 30% pracuje na czarno. No właśnie, zawsze tak mówię, że te 2-3% ludzi zawsze będzie bez roboty. Proszę Państwa, więc no pytanie, jakbyśmy stworzyli 300 miejsc pracy w Staszowie, jakby powstało, czy to już nie załatwi problemu bezrobocia? Czy to jest aż tak duża liczba? Nie załatwi. No właśnie. Podmioty gospodarcze. I tutaj jest no, jedno zjawisko, tak? Jednostka nowo zarejestrowana w rejestrze, tu mamy w przeliczeniu na 10 tysięcy chyba, gdzie mamy w Staszowie, mamy tak, macie 69, 81, 70, 64, spada. W Polsce teoretycznie też spada, w Świętokrzyskim też